Czy ty jesteś szurem. W momencie, kiedy pojawia się człowiek, który próbuje zadawać pytania w rzeczywistości, w której zadawanie ich jest nie to, że nieakceptowane, ale dyskredytowane, no to najlepiej go nazwać szurem. W ogóle hmm. nie rozumiem, czemu się uczepili tego dwutlenku węgla. To też jest takie ciekawe. A czego powinni się uczepić? Może powinni bardziej zwrócić się ku naturze. Jakiś czas temu był taki człowiek, który zapytał kongresmenów, czy wiedzą, ile jest go w atmosferze. 5%, 7%. Żaden nie wiedział, że to jest 0,04. To trochę mówi o tym, jacy ludzie chcą narzucać pewne ograniczenia na człowieka, i jaką mają wiedzę na ten temat, jak bardzo są zaprogramowani jakby w duchu podążania za pewną ideologią i nie kwestionowania tego, i to są ludzie, którzy narzucają coś społeczeństwu, jak ma funkcjonować, czego ma nie używać, co ma jeść. Nie do końca mi się to wszystko podoba. No i jeżeli bazować na tym, co, co piszą w książkach swoich, to to nie są dobrzy ludzie. Czy to wszystko jest zaplanowane? Wiesz, Bej! Przeszkadzało mi to, jak, jak się czuję, jak wyglądam. No i to zimno po prostu przyszło tak nagle. To, to nie było tak, że ja byłem do tego jakoś mega przygotowany. Oczywiście oglądałem ludzi, Wim Hofa na przykład, mm -hmm. i to było takie mega inspirujące, że oni tam na tą śnieżkę wchodzili. Mówię, kurde, no jakby fajne, by to było przeżycie. Wszedłem już siedem razy. Tak? Trzeba to robić z taką pełną świadomością i odpowiedzialnością, i przygotowaniem. Samotność przy takim wejściu może wiązać się z tym, że będziemy błędnie interpretowali rzeczywistość i na przykład wejdziemy w stan hipotermii i nie będziemy go świadomi do końca. Będziemy uważali, że nam jest ciepło, no bo tym się objawia stan hipotermii, że w pewnym momencie przestajemy czuć zimno. Znajdują się oczywiście w ramach tego przeżywania zimna w sposób ekstremalny osoby, które rzucają sobie wyzwania ponad ich możliwości. Takie BHP wejścia. Jest bardzo istotne. Kurde, to brzmi jak coś, co bym chciał zrobić. Totalnie. Robimy. Czy pieska ja tak się? Nie tak będzie się kurta niestety. Bo to siadło już tak trzeci tydzień, tak? No to no. długo. Znaczy, wiesz co, byłem przeziębiony i po mm. prostu m, po przeziębieniu cały czas gdzieś tam trochę coś mi jeszcze. Mm -hmm. ym, no ale podobno takie rzeczy mogą trwać 4-5-6 tygodni, nawet. No, do zimnej beczki. Brałem się zimnej prysznicy. Super. Masz w ogóle nad morzem fenomenalne warunki, żeby. Zdajesz sobie i wszystko cię opuści. I tak nie. I tak i nie. A ty jest prawda, hmm. że jak się mieszka nad morzem, to się nie bywa nad morzem? Nie do końca. Nie w moim przypadku, ale jest, jest rzeczywiście coś takiego. To, okay. to prawda. Słuchaj, to jest tak samo jak jestem w Warszawie. Mhm. Jak jestem w Warszawie, tutaj jest fajne zatrzęsienie em, azjatyckiego jedzenia. Mhm. Takiego naprawdę na poziomie. Mhm. U nas w Trójmieście ono, jeżeli jest na poziomie, to jest bardzo mocno wymuskane i w ogóle takie super fancy i mhm. y, co dla mnie się kłóci trochę z koncepcją azjatyckiego jedzenia, takiego klasycznego też. Mhm. Więc jak jestem w Warszawie, to jedyne co chcę jeść, to jakieś azjatyckie żarcie. Chyba, że kebaby, bo wtedy bo kebab tu jest zaraz za rogiem. Jadłem. E, <laughs> tego? Tak. E, zarąbisty on jest. No w sensie ten jak skręcasz w lewo. Tak, tak. Ta no, nogą. jadłem tam. On jest wypasiony. Bo to jest wypasiony gada. To jest taki <laughs> chamski, nie wiem, znaczy nie wiem, czy to jest chamskie, ale chamski z mojego punktu widzenia, że tam jest po prostu mięcho, tak. troszeczkę tylko jakiejś surówki, ten placek, mhm. e, cieniutki zresztą i tyle. Ja by tam nie ma w ogóle jakiegoś właśnie wydziwiania. Lubię rzeczy, które są mm, szczere. No, to można powiedzieć, że to jest szczere. Rzeczywiście. No. Ale tak, piłem. E, tfu, pi, jadłem. Piłeś. Kebaba <grybaba> jeszcze nie piłem. <grybaba> Myślałem, że ty miksujesz, wiesz. No, są, znam osoby, które tak na przykład wątrowe e, jedzą. Okej. Okay. No, że w, w sensie wyjedzą, wypijają wtedy już. No bo że na przykład z jakimś szejkiem, proteinowym, coś takiego. Okej. Okay. Nie, ja bym mm, zastanawiałem się tak, zamilkłem, dlatego że zastanawiałem się, czy to jest coś, co ja bym zrobił, czym w ogóle poszedł w tym kierunku. W sensie, żeby zmiksować tą wątrobę, ale y, benefit z jedzenia wątroby surowej y, z dobrego źródła totalnie jest mhm. mi znany i w ogóle koncepcja cała jest mi zaznajomiona. Tak naprawdę ja po prostu o tym jakoś może bardzo mocno nie y, komunikuję. Mhm na swoich socjalach i w ogóle w podcastach, ale i teraz tego też mam nie widać, ale ja zawsze bardzo mocną uwagę przy, przykładałem do tego co jem i skąd to jest i jak i dlaczego. Um, I dlatego też ty tutaj jesteś dzisiaj. A. Bo um, treści, które ty publikujesz, są bardzo interesujące. Mhm. Na pewno są bardzo um, kontrowersyjne. I dlatego moje pierwsze pytanie to zaczynamy. Będzie jeszcze, już dawno zaczęliśmy. Będzie <laughs> tak. jeszcze gorsze, będzie jeszcze bardziej kontrowersyjne. A zanim przyjdziemy do tego pytania, to chciałem państwu przedstawić Dominika, em, tak zwane, nie można powiedzieć tak zwane, tak, tylko tak naprawdę pod pseudonimem Oko Chorusa. <laughs> Bardzo ezoterycznie to brzmi. Jak już jesteśmy przy formalnościach, to wspomnę także, że Paradoks Media to są super ziomeczki, które pomogły mi to wszystko zorganizować, oświetlić. To wygląda tak fajnie. Dzięki Wam, chłopaki. Tak więc sprawdźcie ich. Dominiku, czy Ty jesteś szurem? <laughs> Raczej bym się określił takim stoickim obserwatorem dystopii. A możemy określić, co to znaczy szur? Znaczy, wydaje mi się, że w ramach tej rzeczywistości, określeniem szur, znaczy. Różne są opinie. Może w ten sposób, na temat szura. No. Należałoby zacząć od tego, w ogóle jak powstała koncepcja teorii spiskowych. No nie? I to jest to jest, w ogóle, to jest w ogóle. zagadnienie, które zostało utworzone przez, przez służby w ramach akcji kontrwywiadowczej. Tylko Intel Pro to chyba było. Ale Gdziecie, jakie służby, które? No służby zagraniczne. Okay. To jest, w sensie to jest, to służby ze Stanów Zjednoczonych. słyszałem CIA czy FBI. Tak, tak, tak. Można nazywać rzeczy po imieniu. No i tutaj i oni rzeczywiście był taki czas, że wprowadzali bardzo dużo swoich ludzi do środowisk medialnych, do gazet i tak dalej. No i utworzono wtedy pojęcie, teoria spiskowa po to, żeby dyskredytować pewne Pewne zagadnienia, pewne sytuacje, które dzieją się na świecie, i wrzucać je właśnie w ramach, w ramach jakiejś łatki, jakiejś oceny, która jakby na starcie dyskredytuje i sprawia, że no pewne koncepcje z automatu ignorujemy. No i myślę, że myślę, że określenie, Szur jest dokładnie tym samym. Czyli w momencie, kiedy pojawia się człowiek, który próbuje zadawać pytania w rzeczywistości, w której zadawanie ich jest jakby może nie to, że nieakceptowane, ale dyskredytowane, no to najlepiej go nazwać szurem. Szkoda tylko, że ci y, wszyscy wrzuceni do tej łaty szurów okazuje się z perspektywy czasu, że w pewnych kwestiach mają rację. A na przykład, na przykład kto? Znaczy ja nie chcę teraz wymieniać z imion i z nazwisk na pewno. Bardziej chodzi mi o mechanizm, o to, żeby poznać właśnie to, co mhm. masz na myśli, że okazało się, że to jest prawda. Mhm. Wiesz, bo to jest tak, że to są tematy, które są bardzo delikatne. Najbliższy tak naprawdę naszym czasom temat, który jest bardzo kontrowersyjny i do dzisiaj wzbudza wiele kontrowersji, i do dzisiaj jest bardzo mocno cenzurowany, mhm. to jest temat sprzed czterech lat. Mhm. Mianowicie, jeżeli chodzi o zachorowania globalne. Tak. Najlepszym przykładem, sam fakt jest na to, że ja muszę mówić kodem żeby social media tego nie cenzurowały. No. To... I zauważyłem też to samo właśnie na Instagramie, czy u ciebie, czy w ogóle. Jest taki że zapraszałem go już wielokrotnie, na pewno kojarzysz biohacker.pl. Tak, za Mateusza. E, tak, więc zapraszałem Mateusza już niejednokrotnie. Natomiast on cały czas się bardzo, bardzo opiera. Mówi, że musi wyrobić sobie jeszcze dykcję i bardzo podchodzi do tego metodologicznie, co jest super. Kiedyś go w końcu złapię i tu przeprowadzę. Wierzę, przekonam go. Ale on też właśnie, jak wrzuca tematy związane z pandemią, to zawsze tam jest jednak jakaś cenzura pewnego rodzaju, żeby treści te nie były ograniczone zasięgowo. No i pojawia się teraz właśnie pytanie takie: bo ja pracuję w mediach. Wiesz, mhm. ja tworzę podcast, to jest jedno, ale całe życie pracuję robiąc zdjęcia. Nazywam się artystą w jakimś stopniu, czy twórcą. No i teraz jest pytanie: wiesz, jaki ja na to mam wpływ? Jak, dlatego ty tutaj jesteś? znaczy To są takie rzeczy, o których ja chciałam z tobą porozmawiać, po prostu, bo okay. właśnie w całym tym kontekście tego, co, co jest nam pokazywane, w jaki sposób jest to nam podawane. I jak my, artyści, czy w ogóle twórcy wizualni, yy, i nie tylko tu wizualni, przyczyniają się do pewnego rodzaju. Propaganda to jest wielkie słowo, bo to trochę tak nie jest, właśnie. Teoria spiskowa, wszyscy wiedzą od razu o co chodzi, ale tak jak sam mówiłeś, jest od razu dyskredytowane. Dlatego też yy, nie chciałbym iść w takim kierunku. Yy, ale mam wrażenie, że to wszystko zatacza takie pewnego rodzaju koło. Yy, no, i mam nadzieję, że na koniec tej rozmowy będziemy w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, tak naprawdę, co my możemy zrobić jako jednostki, jako jednostki twórcze, żeby zachować swoją suwerenność. Mhm. I nie mówię o suwerenności politycznej, tylko takiej prywatnej, personalnej, ludzkiej. Tak. No tutaj podjąłeś bardzo ważną kwestię, e, czyli e, no, dzisiejszą cenzurą. Są zasady społeczności. <laughs> no, czyli to jest tak, że w momencie, kiedy mm, poruszamy tematy, które są niewygodne, które są postrzegane jako niewygodne, no to rzeczywiście te nasze treści e, są z automatu banowane, są ograniczone zasięgi. Często twórcy, którzy zadają te niewygodne pytania, są w jakimś tam stopniu. Mm, mm, no, usuwani z tych mediów społecznościowych, dlatego właśnie powstaje ten cały, ten cały slang i nazywanie pewnych rzeczy inaczej. Nie? I to jest, to jest taki dosyć rzeczywisty problem, który, który ja dostrzegam. No i co dalej? No, jakby tutaj, jeżeli chodzi o to, co my możemy zrobić, to wydaje mi się, że nie przyjmować wszystkiego. Co nam się serwuje jako koncepcję słuszną i wychodzącą od dobrych ludzi. No bo teraz, jeżeli ludzie, którzy mówią, że nas jest za dużo na świecie, jednocześnie chcą nas ratować, no to ja tutaj dostrzegam pewien dysonans. I i to tak samo oni o tym też bardzo często piszą w swoich książkach. To, to nie jest takie transparentne. To jest tak, że oni jedno czasami mówią na jakichś tam panelach w Szwajcarii, a drugi piszą w swoich książkach na temat tego, jak widzą tą rzeczywistość. No i, i to jest to, żeby... Myślę, że warto sobie dać przestrzeń na to, żeby zadać, zadać sobie pytania, czy, czy ci ludzie chcą dla mnie dobrze. Nie? Czy ta ich kreacja na rzeczywistość, czy ona rzeczywiście mnie wspiera? E, mm, czy te wszystkie rzeczy, które chcą wprowadzać w ramach tego, tej filozofii ratowania nas, czy one rzeczywiście nas ratują, czy bardziej są powodem, który sprawi, że ograniczymy naszą autonomię na własne życzenie? No, i to są tego typu rzeczy. Czyli ja bym sobie przede wszystkim. E, Pozwolił na uważność, na taką uważność co do tej rzeczywistości, na to, żeby stawiać pewne tezy, a nie przyjmować tą narrację, to, to, to wszystko, co się mówi w mediach, jako ten, jako ten pewnik, że tak jest i koniec. Dlatego, że w tych wszystkich tematach, po których się poruszam, jest ogromny podział. To to nie jest tak, że nawet jakby spojrzeć na, powiedzmy, kwestię klimatu, tak? no to tutaj naukowcy są bardzo podzieleni. Są naukowcy, którzy są finansowani przez te wszystkie instytuty, fundacje, które bardzo mocno jakby poinwestowały te swoje środki w pewne zielone koncepcje i, i całą inżynierię do tego, ale jest też środowisko inne, naukowe, niezależne, które twierdzi zupełnie inaczej, czyli nie ma tutaj żadnego konsensusu. Tak samo jest z żywnością, jest tak w, w, w bardzo wielu tematach. Nie? I teraz, no i teraz co? Stworzyliśmy sobie taką rzeczywistość, w której w momencie, kiedy ty nie podążasz tym torem głównym, to, ten, który tutaj, tym, który tutaj wykreowano, to nagle się okazuje, że organizacje fact-checkingowe ciebie weryfikują. Te same organizacje, które są finansowane przez te fundacje, powiązane z. Mm, z tymi wszystkimi tworami dookoła tych instytucji, które zarządzają tą rzeczywistością w jakimś tam stopniu. No i, i to jest to. Myślę, że... Tak. I sobie, ja, ja zawsze się zastanawiam nad tym, kiedy wchodzimy w tak bardzo głębokie przemyślenia na ten temat, bo często zdarza mi się to samemu albo ja w ogóle często słucham takich treści też, może nie stricte tego typu, ale Wiele treści, do, do których staram się, o których staram się myśleć krytycznie i też myślę, że tak naprawdę to tutaj próbowałeś powiedzieć, że nie możemy przyjmować wszystkiego takie, jakim jest po prostu, jako default, jako taki punkt wyjściowy, że zawsze to jest prawdą albo faktem, tylko trzeba po prostu troszeczkę mieć e, myślenia krytycznego w tym wszystkim. Przy czym myślenie krytyczne, żebyśmy nie mylili pojęć, to nie jest myślenie krytykujące, tylko to jest myślenie krytyczne, czyli Trzeba się zastanowić. Czasami nawet nad swoją własną myślą, czy um, dlaczego tak pomyślałem? Dlaczego tak jest? Um, skoro ktoś mi to podaje. Problem też polega pewnie na tym, że mamy tak szybką rzeczywistość dzisiaj, życie, wszystko co nas otacza, jest tak bardzo przyspieszone, że troszeczkę nie ma tego czasu, jakby, albo musimy troszeczkę wybiórczo podchodzić do wielu rzeczy. Um, to jest, to jest taki problem, że my rzeczywiście nie mamy czasu na wgląd w siebie, a co dopiero na otaczającą nas rzeczywistość. Czyli, no, żeby zacząć się nad tym wszystkim zastanawiać, to trzeba się wysilić. A po co się wysilić, jeśli można zaufać i oddać tor? Nie? No i teraz, no, no i właśnie to jest to, że, że oddajemy wątpliwym postaciom trochę. No bo z perspektywy czasu weryfikujemy to co mówią, to co robią i którędy zmierzamy. No i się okazuje, że to nie do końca tak jest fajnie. Wiesz, problem polega też na tym, że my nie umiemy krytycznie myśleć i to nie jest w ogóle wcale wyjściowy punkt człowieka. To nie jest, to nie jest nasze na, dla nas naturalne, żeby myśleć i kwestionować ewentualnie Jakieś przemyślenia, wszystkie cały czas. Znowu, nie krytykować, tylko kwestionować, bo to, to tak. trzeba cały czas bardzo uważnie rozróżniać. Ja na studiach miałem przedmiot, który się nazywał krytyczne myślenie. Zupełnie oddzielny, tylko ja nie studiowałem w Polsce. Może, nie, nie wiem tak naprawdę, jak to wygląda tutaj, ale mhm. może dlatego był taki, <śm> <śm> taki, taki tam przedmiot. Natomiast, słuchaj, jako Polacy, my. Jako kraj y, i o naszym rządzie można mówić wiele, i nie mówię o tym poprzednim ani o tym teraźniejszym, tylko generalnie. Y, mieliśmy całkiem komfortowo przez ostatnich kilka lat, jeżeli chodzi o wpływ właśnie bardzo dużych organizacji zewnętrznych na to, jak nasze życia wyglądają. Y, całkiem w porównaniu do reszty Europy to świetnie sobie jakoś tam to wszystko poukładaliśmy, nie? Y, tak, to takie bym, bo po prostu abstrahując przemyślenie. Natomiast wracając do tego krytycznego myślenia i faktu, że nie mamy czasu zastanowić się czy spojrzeć w głąb w siebie. Jest podcaster, którego uwielbiam i, i, i tak naprawdę to jest mój taki też zawsze go-to podcast, to jest Huberman Lab. Mhm. Zresztą nie tylko ja go lubię, no bo to ma półtorej miliona followersów chyba i on właśnie jakby stworzył taką listę sześciu rzeczy, które są, czy, czy, czy siedmiu darmowych zachowań, czy praktyk, które nam ulepszą, czy poprawią jakość życia. No i mówimy tutaj o zachodnim świecie, a nie wschodnim. I jedną z nich to jest właśnie patrzenie na światło, w sensie na słońce, wychodzenie na dwór. Jedną z nich to było dbanie w ogóle o jamę ustną. Mhm. To teraz ostatnio jakby o tym akurat słuchałem i to są takie w ogóle, jak sobie o tym pomyślisz, to są takie totalnie podstawowe rzeczy, to nie jest kwestia tego, żeby pójść do kosmetyczki czy do fryzjera, barbera, cokolwiek, jakby wiadomo, to jest wszystko estetyka, okej. Okay ale takie totalnie fundamentalne rzeczy my ich mam, nie mamy. I mi, ja sam osobiście z tym walczę codziennie, bo ja rano wstaję, dzieci mnie budzą, wiesz, tu czas psem wyjść, trzeba do przedszkola i kiedy ja mam w ogóle, stary, spojrzeć na to słońce, jak siedzę w aucie jakby jadąc, zastanawiając się, dlaczego oni się tłuką tam z tyłu w aucie, nie? Jakby, no tak. rozumiesz, ja empatyzuję cały czas jak najbardziej um, z tym wszystkim, ale chciałbym, żebyś mi opowiedział troszkę o tych koncepcjach, bo teraz mówiliśmy o tym wszystkim tak bardzo ezoterycznie i bardzo, bardzo dookoła, bardzo politycznie poprawnie powiedziałbym, dyplomatycznie. Ale chodzi mi o konkrety, bo zacząłeś mówić o zielonej energii. Rozwiń troszeczkę temat, bo ja mam jakieś na przykład swoje też przemyślenia na ten temat, a wiem, że ty masz dużo więcej wiedzy takiej formalnej. No tak. Tutaj też po drodze pojawił się temat spędzania czasu w pomieszczeniach, 90%. Tak to zbadali. tak Dzisiaj tyle człowiek spędza mniej więcej czasu w pomieszczeniach, więc mówienie o takich rzeczach jak światło wydają się rzeczywiście banalne, ale są mega potrzebne, nie? Żeby ten rytm okołodobowy chociażby ułożyć, no bo on jest zależny od światła. Jeżeli chodzi o zieloną energię, no to tutaj mm, znowu jakby zastanawiam się, na ile to jest pewna dbałość mm, o. O nas i o te źródła energii, a na ile to, to nie jest zakładanie pewnej koncepcji po to, żeby uzależnić nas od elektryczności. Nie? Żebyśmy byli na przykład w 100% tylko oparci o elektryczność. No, jest taki pewien człowiek z, z Davos, który straszy nas atakiem cybernetycznym i wyłączeniem wszystkiego na trzy dni. Stąd właśnie ja zmierzam jutro na szkolenie survivalowe, żeby jakby zebrać trochę więcej narzędzi. Natomiast no, no, podstawą myślę, pro, podstawą problemu wynikającą z pchania tych wszystkich narracji związanych z zieloną energią jest szukanie winnego, czyli człowieka. Czyli znowu jakby my jesteśmy obwiniani za coś i serwuje się nam to jako rozwiązanie. Jesteśmy obwiniani teraz za dwutlenek węgla. Nie? Więc trzeba odchodzić od tych wszystkich jakby źródeł, które najwięcej emisują i zmierzać w stronę tych bardziej, że tak powiem zielonych. I teraz szuka się tego jakby praktycznie wszędzie. Nie? Pojawia... Znaczy a propos tego to ja słyszałem o koncepcji, teraz nie pamiętam czy to było na forum ekonomicznym. Czy to WHO wrzuciło? Już, teraz, teraz już nie pamiętam, kto dokładnie, ale wiem, że padła koncepcja paszportów emisyjnych. Ślad nie wiem, czy, tak, mm -hmm. nie wiem, czy słyszałeś o tym, że generalnie, jak nie, nie będziesz, miał, będziesz miał pulę emisji, taka jest koncepcja przynajmniej, będziesz miał pulę emisji dwutlenku węgla na rok, na mm -hmm. przykład. No i nie będziesz już sobie mógł polecieć dwa razy na wakacje. No, to jest filozofia, zostań w domu. Nie? Mhm. Czyli chodzi o to, żeby rzeczywiście, w, jeżeli, jeżeli tutaj spojrzeć na te koncepcje i pomysły, którymi oni się kierują, czyli miasta 15-minutowe i tak dalej, te dystrykty, no to wszystko by się składało do pewnej kupy. Nie? Czyli, jeżeli mamy ludzi ograniczyć do pewnej takiej dystryktowości, tego, żeby się nie przemieszczali, no to trzeba stworzyć ku temu powód. Czyli trzeba, być może, staram się w takim paradygmacie spróbować zrozumieć ich rzeczywistość. Trzeba, trzeba tego człowieka, trzeba wzbudzić w nim poczucie winy. Czyli, okej, okay, spożywam to, ale to emituje tyle i tyle dwutlenku węgla, no to teraz muszę wziąć za to odpowiedzialność, i następnego dnia powinienem zjeść coś innego, albo nie mogę lecieć na wakacje. No, chyba, że mam, mam sporo kasy, to wtedy mogę ten dług sobie wyzerować. No bo Co jest ogólnie abstrakcyjną koncepcją, bo chciałem do tego nawiązać. Miley Cyrus bodajże yy, lata jetem siedmiominutowe yy, loty. No, <noise> to dużo mówi o takiej kastowości trochę też, nie? Czyli jakby się temu przyjrzeć w ten sposób, że 10% najbogatszych ludzi emituje większość dwutlenku węgla, no to, to trochę się to nie spina. W ogóle nie hmm. rozumiem, czemu się uczepili tego dwutlenku węgla. To też jest takie ciekawe. A czego powinni się uczepić? Nie wiem. Może, może powinni e, bardziej e, zwrócić się ku naturze. Nie? Ja. Ale win. Ja, mhm. Znowu. To jest poparte gdzieś rzeczami, które ja tam skonsumowałem, różnymi treściami, bardziej niż jakimiś faktami, które teraz mogę przytoczyć. Natomiast ja właśnie wychodzę trochę z takiego założenia, że jeżeli już mam kupić na przykład mięso, no to wolę pojechać do miejsca, gdzie to mięso jest, wiem, że jest super jakości i to ono inaczej smakuje. I nie wiem, no, akurat zdarza mi się, zdarza mi się kupić biedronce czy gdzieś mięso, umówmy się, jakby, no. ale staram się zawsze skupić na tym, żeby to było po prostu dobrej jakości z dobrego źródła. Bo co za tym idzie, mm, wspiera to cały ekosystem, e, etc. I myślę, że to jest rozwiązanie, tak naprawdę, w mojej I, ocenie. Ja funkcjonuję tak samo w sensie, myślę, że to jest rozwiązanie. Że powinniśmy właśnie trochę inaczej spojrzeć na to wszystko. Nie w takim duchu kapitalistycznego popędu. Czyli no, trochę nie rozumiem tego, że ludzie, którzy stworzyli problem, chcą go teraz naprawiać. Nie? No ale jak nie wiadomo o co chodzi. To chodzi o pieniądze. Tak jest. Kim są oni? Kim są oni? Kim są oni? Bo mówisz oni mhm. ci ludzie Kto to jest? No Illuminati? No, no de, tak, no to, to taki skrót myślowy. Nie, ale rzeczywiście e, no ja jakby to jest wszystko transparentne, nie? Jeżeli e, m, spojrzeć na to z tej perspektywy, że są, są na tym świecie ludzie, którzy podążają za pewnymi ideologiami. A, m, jakby w nurcie globalistycznym, w nurcie transhumanistycznym, czyli jakby zjednania tego też człowieka z, z technologią. To są, wszystko, to są wszystko, rzeczy, które się ze sobą łączą. To, że istnieją loże, to też jest fakt. I no, i to są oni. To są, to są ludzie, których możemy oglądać, chociażby właśnie w Szwajcarii, na, na meetingach, którzy organizują tę rzeczywistość, którzy zrzeszają wszystkich światowych liderów którzy ich tworzą de facto, bo to jest ciekawe, jakby oglądać organizację, która ma program tworzenia liderów i później tymi liderami obsadza państwa. To jest bardzo interesujące. Założyłem teraz ręce, dlatego że zacząłem się nad tym zastanawiać po prostu, bo też tej Szwajcarii, opowiedz mi o tym więcej yy, mm, konkretnie. No, no. Jakby chodzi o forum ekonomiczne. No jakby ja tutaj, tej organizacji, zacząłem się przyglądać tak z czystej ciekawości i tego dużo się pojawiało mnie na social mediach. Gdzieś pomiędzy, gdzieś pomiędzy skuteczną a bezpieczną a, a zakazem wstępu do lasów. Tak się zaczęły pojawiać we mnie <śmiech> różne, <śmiech> <śmiech> różne takie myśli podważające tę rzeczywistość. No, i właśnie natrafiłem na, na tą instytucję, zacząłem ją obserwować, zacząłem się interesować też, też liderem i, i jego spojrzeniem na rzeczywistość. No, i ona jest, jest dystopijna bardzo. Nie do końca wierzę, że im się to uda, to mam w sobie taki ogromny optymizm. Natomiast, do, do czego też pewnie przejdziemy, natomiast no, jakby te, te koncepcje są opisane i w jego książkach, no jakby biorę pod uwagę to, że jeżeli jest jedno miejsce, w którym spotykają się liderzy wszystkich państw i debatują o tym, jak ma wyglądać, jakie, jakie trendy przewidują na rzeczywistość i ustalają pewne agendy, które wdrażają do życia, które oddziaływują na nas bezpośrednio, no to to są ludzie, którzy mają autentyczną sprawczość, na którą my. Pozwalamy. No, nie? no bo nie, po, nie kwestionujemy tego, co, co oni mówią. Nie kwestionujemy naukowców, którzy są e, przez nich opłaceni. Nie kwestionujemy organizacji fact checkingowych, które są też z nimi powiązane. Nie kwestionujemy ich korporacji. Także to jest, wiesz to jest takie. Mm, no, wiesz, ja, ja też ja po prostu obserwuję rzeczywistość, i ja ją tak postrzegam. E, chciałbym mieć taką... jakby mam taką ogromną nadzieję w sobie, że się mylę mhm. w, ty, w, tym, w tym, co dostrzegam I, i ja sobie tak wracam czasami właśnie do tyłu i, i weryfikuję. I są rzeczy, w których się pomyliłem, a są rzeczy, które które rzeczywiście no, się sprawdzają, nie? Zawsze, kiedy... Właśnie tak głęboko wchodzę w takie przemyślenia. To wszystko brzmi bardzo źle. W takim sensie, że to brzmi jak źli ludzie. A ja myślę, że fundamentalnie ludzie nie są źli. Może to też jest naiwny optymizm. A może to jest kwestia tego, że nie doświadczyłem takiej rządzy, bo to już nie chodzi o pieniądze na, na tym levelu, mi się wydaje, tylko o wpływ i poczucie władzy. Myślisz, że to są źli ludzie? Myślisz, że... że czy to wynika z tego, że o, teraz im zrobimy tak i tak i tak. Ja mam po prostu wrażenie, na przykład, jak wybuchła pandemia, o, o, rozmawiałem o tym z, z wieloma osobami, i właśnie wiele ludzi mówiło, no, bo oni chcą to, to, to i tak, i tu, to chcą zrobić, nie? I ja mówiłem zawsze, kurczę, okej, okay. to oczywiście tak wygląda, jakby to było wszystko przemyślane, nie stwierdzimy tego nigdy, nie dowiemy się tego nigdy. Możemy sobie teraz tutaj polemizować i różnego rodzaju fakty przedstawiać, zestawiać ze sobą, analizować to, krytycznie do tego podchodzić, ale się nie dowiemy. Tych faktów nie będziemy znali. Natomiast ja sobie zawsze myślę, że może to jest tak po prostu, że pojawiła się jakaś możliwość. Wiesz, to jest tak, jak jest to, to przysłowie: okazja czyni złodzieja. Po prostu po, pojawiła się możliwość do czegoś. Albo coś wyrwało się spod kontroli, może, może był jakiś pomysł w tym kierunku. Ja mówię to konkretnie o pandemii, akurat w tym przypadku. Odnoszę to też do dużo szerszej rzeczy, o której Ty też mówiłeś teraz, czy nawet właśnie o zielonej energii, czy o forum ekonomicznym, czy jakby tych teorii spiskowych. Znaczy, ja mam, mi jest ciężko nazywać ludźmi dobrymi osoby, które chcą ograniczać naszą autonomię. I, I ludzi, którzy są zwolennikami tego, żeby nas było mniej na świecie. I to dużo mniej, no bo o tym mówią, o tym mówią śmiało. I również yy, ciężko mi nazwać dobrymi ludźmi tych, którzy yy, yy, no w ramach tej ideologii transhumanistycznej chcą z nas tworzyć jakieś hybrydy yy, ludzi yy, o technologii. Nie? I to są, to są tego typu e, rzeczy. Czy mówisz o takim masku, czy, no. czy <laughs> Bogdanie Gatesie, tak? No, dy, no, jakby to jest no, to, to, jest to że, że oni jakby bardzo to jest trochę dla mnie antyludzka filozofia. Nie? I, teraz, okay, I teraz, dlaczego, i, dlaczego, dlaczego antyludzka? I, I teraz właśnie chodzi o to, że powody, które wymyślają, zastanawiam się, na ile oni je rozumieją, na ile one są rzeczywiście realne. No bo, nawet jakby odnieść się do tego dwutlenku węgla, mój ulubiony temat, no to przecież jakiś czas temu był taki człowiek, który zapytał kongresmenów, czy wiedzą, ile jest go w atmosferze. 5%, 7%. Żaden nie wiedział, że to jest 0,04. Jakby, że no, to, to trochę mówi o tym, jacy ludzie chcą narzucać pewne ograniczenia na człowieka i jaką mają wiedzę na ten temat. Jak bardzo są zaprogramowani jakby w duchu podążania za pewną ideologią i niekwestionowania tego. I to są ludzie, którzy narzucają coś społeczeństwu. Nie? Jak ma funkcjonować? Czego ma nie używać? Co ma jeść? Jakby to jest... Nie do końca mi się to wszystko podoba. No i jeżeli bazować na tym, co, co piszą w książkach swoich, no to, to to nie są dobrzy ludzie. No przecież nawet w wielkiej narracji lidera Światowego Forum padło takie sformułowanie, że... O, oni tam, on tam pisze wprost o tym, że dzieci, które będą tworzyły tę rzeczywistość, będą bardzo mocno zradykalizowane do tego, żeby ona wyglądała tak, jak oni sobie to wymyślili, dlatego, że będą miały ogromną bliznę. Po tych wszystkich lockdownach, po tych wszystkich pandemiach, izolacji. Jakby my jesteśmy... My jesteśmy A to za książka? Wielka narracja. I to jest, i to jest jego książka. I teraz... W momencie, kiedy my jesteśmy istotami e, stadnymi, no to, to odizolowanie, to wydaje się, że to jest chyba najgorsza rzecz, jaką można nam zrobić: że funkcjonujemy człowiek-człowiek funkcjonujemy w relacjach, nie? Miłość, rodzina. Nagle to wszystko po prostu zostało zburzone, bo ktoś tak sobie to wymyślił, bo się pojawił niewidzialny wróg. No I trzeba uratować ludzkość, mimo że, mimo że ci sami ludzie, którzy, tak jak wspomniałem, chcą ją ratować, uważają, że jest nas za dużo. No i, i to, są, to są tego typu kwestie, dlatego nie uważam tych ludzi za dobrych. Okej. Okay. Po prostu mi się nie mieści w głowie, że można coś takiego wymyślać. W sensie, że, że w ogóle można pójść w tym kierunku i, i, i ale znowu zakładam, że to jest tak zwane old money, czyli to nie jest tak, że to jest człowiek, który się dorobił na sprowadzanych BMW z Niemiec. <grym> <grym> I, I czy na wypasaniu krów w Szwajcarii. Tylko, tylko gdzieś tam to są pokolenia, gdzie pieniądze w pewnym momencie przestają grać rolę, a władza jest jakimś jakąś walutą. Albo strefa wpływu, albo jeszcze coś zupełnie innego, czego my nie dostrzegamy i nie rozumiemy, bo nam stworzono jakąś rzeczywistość, a może ona jest, może ona, może za kurtyną są zupełnie inne paradygmaty, może oni zupełnie inaczej postrzegają tą rzeczywistość. Pestka siódz. No to już widzisz, zrobiło nam się ciemno, bo jak się okazuje, źli ludzie wyłączyli nam prąd. Blackout. Stwierdzili, stwierdzili, że całą siatkę wyłączają i po prostu przesadziliśmy. Przesadziliśmy zdecydowanie. Wracając do całej tej rozkminy z dwutlenkiem węgla, czy ty próbujesz powiedzieć w takim razie, że globalne ocieplenie nie istnieje? Nic z tych rzeczy. Próbuję powiedzieć, że... Środowisko naukowe jest podzielone w interpretacji tego, jak to, jak to ma wyglądać rzeczywiście. No i zmiany klimatu, wedle tego stanowiska bardziej niezależnego, są czymś naturalnym, czymś cyklicznym, czymś, co się wydarza. I pojawia się pytanie: jak, duże, jak duży wpływ ma na to człowiek? No, i jak duży wpływ ma na to dwutlenek węgla, którym tak straszą. No, bo dla mnie to jest, dla mnie to jest po prostu wróg, którego, z którego robi się problem, po to, żeby go rozwiązywać swoimi, swoimi jakimiś, właśnie koncepcjami, pewną inżynierią, pewnymi modelami biznesowymi, które będą funkcjonowały. Jakimi modelami biznesowymi? No mam na myśli pewne takie strategie, do których miałyby dążyć na przykład pewne sektory. Nie wiem, tajmy na to mamy sektor mleczarski, więc teraz trzeba wprowadzić tam paszę, która będzie ograniczała metan, dlatego że dwutlenek węgla jest okrutny i tak dalej. No i okazuje się, ja właśnie ostatnio nagrywałem film o takiej paszy w której znaleziono nitro... Znaleziono. Jawnie się o tym mówi, że jest nitrooksypropanol. I teraz niby... Znowu. Co to jest za substancja? To jest, to jest substancja, która jest charakteryzowana jako substancja żrąca i mogąca wpływać, mogąca wpływać negatywnie na naszą płodność. <ścoughs> No I znowu jesteśmy cały czas w ramach. No dobrze, ale grając mhm. jeszcze, przepraszam, ten jeden wątek pociągniemy. Grając tutaj adwokata Diabła, to dawka tak naprawdę jest bardzo znacząca. Nie? Jakby, no wiadomo, są substancje, które jak Cyjanek, dawka nie ma większego znaczenia. Natomiast w większości przypadków to dawka <laughs> ma bardzo ogromne znaczenie. No bo wiesz, migdały w skórce mają, ja teraz nie pytam substancji, mhm. ale mają substancję, która jest ogólnie potencjalnie. Groźna dla zdrowia człowieka, ale jej stężenie, żeby było zagrażające życiu człowieka, czy w ogóle mające wpływ, musi być po prostu na takim poziomie, że nie ma szans, że jesteśmy w stanie zjeść tyle. Już nie mówię o migdałach, a nawet skórek od tych migdałów. Nie? No, pewnie, no, jakby tutaj zgodzę się z tym, że wydaje mi się, że problem może powstawać w momencie, kiedy zbierzemy takie mikrodawki zewsząd. Z żywności z powietrza. Ale trochę żyjemy w tym teraz już, mm -hmm. nie? No tak. To... Mówi się o BPA i mikroplastikach i tego typu rzeczach. Ja słyszałem też podcast, teraz nie pamiętam u kogo to było, to um, chyba Petera Tia jest taki, nie hmm. wiem czy ja to jest taki, taki też lekarz amerykański, który też ma podcast The Drive się nazywa, polecam wszystkim serdecznie. Um, I on miał gościa, który właśnie na ten temat mówił i Podobno substancje, które zastępują BPA, te PPA, te plastiki, wcale nie są lepsze. <laughs> Czyli generalnie, jak kupujemy sobie butelkę Bidon z napisem, że tu nie ma BPA, to jest dużo lepsze, no to generalnie nie. <laughs> Bo tam jest inna substancja, teraz nie wiem jak ona się nazywa, ale ona, ona jest znowu szkodliwa. No i to jest to. I my to wszystko akumulujemy w sobie. Tak samo Forever Chemicals. Nie? Tak samo... Co to jest Forever, Hobbit, No to Kevin jest Rose? chociaż... No to jest ta czarna maść cała wokół nas. To są... To są... To jest to, czego my, można powiedzieć, nie wydalamy metale i tak dalej. Z czym może być problem. No, to, to jest tak, że to środowisko... No i właśnie, i czy to wszystko jest zaplanowane? Wiesz... <laughs> Dopuszczam do siebie takie prawdopodobieństwo, że nie wszystko jest zaplanowane, ale... No znowu jakby poruszamy się, poruszamy się po tematyce tworzenia problemu i późniejszym szukaniu rozwiązania, które ostatecznie pytanie, czy rzeczywiście rozwiązuje problem. Znaczy no bo to nie jest rozwiązywanie problemu, tylko łatanie dziur. <grywia> no tak, a przy okazji jeszcze ograniczymy ci swobodę i ocenzurujemy cię na social mediach. Znaczy, no to się już dzieje. Ja jestem w ogóle niesamowicie zaskoczony, jak to jest. Ja w ogóle pamiętam, jak pojechałem do Stanów Zjednoczonych i jedno z pierwszych zleceń, które miałem, przy którym pracowałem, przepraszam, bo to nie było moje zlecenie, to było dla Playboya. I pamiętam, jak bardzo byłem zaskoczony, bo jak sobie pomyślisz o Playboyu, przynajmniej dla Polaków w naszym wieku, zakładam, że jesteśmy w podobnym wieku, Playboy był takim jakimś symbolem wyzwolenia pewnego rodzaju, wiesz... I, i to, to, to było totalnie kontrowersyjne na tamte czasy. I to było takie bardzo progresywne, żeby mówić w ogóle o seksie i pokazywać go. Już mniejsza o to, że to jest jakiś patriarchalny w ogóle konstrukcja też, nie? Ale na to nie wchodźmy nawet. Natomiast... <grym> I pamiętam właśnie na, na tych zdjęciach, jak bardzo, jak bardzo konserwatywne Stany Zjednoczone się okazały, mm -hmm. się okazało, że okej, okay, cycki i tyłki są okej, okay, ale nie możemy tego, nie możemy tego, nie możemy tego, nie możemy tego, 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 tego i mm -hmm. tego. I się okazuje nagle, że cały świat, jakby cała, cała wiara jakby w, w jakieś medium, które jest bardzo progresywne i podważające jakieś stereotypy legła w gruzach w mojej głowie totalnie, nie? I Stany Zjednoczone takie na maksa są i myślę, że wiele rzeczy w ten sposób funkcjonuje. Wróćmy jeszcze do gazów wydalanych przez krowy. Mhm. Jak płynnie, zauważyłeś jak płynnie przeszedłem z rozmowy o damskich piersiach do gazów wydalanych przez krowy? doceniam w każdym razie, bo mówisz o mytanie i o tym, że ma być pasza, która jest. No, ma tą substancję. Ma tą substancję, która jest żrąca. Pytanie jest, czy to jest żrące dla krów, czy wiesz? I, I tak to wszystko dalej idzie. I ja miałem, jak wypuchła pandemia, to ja miałem taką myśl, mówię, kurde, a może to jest ten moment? Może to jest ten moment, kiedy ludzie się obudzą wszyscy i wrócimy do tego. Że nie będziemy robić dropshippingu z Chin, bo się okaże, nawet z punktu ekonomicznego, z punktu widzenia, że ten towar nie dojeżdża, nie dba się, bla, 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 bla. I zaczniemy skupiać się może na, na tych, wiesz, może kupię ten pasek sobie raz w roku albo raz na pięć lat u pana Mietka, który ma w pasażu pod dworcem centralnym swój kaletniczy zakład, wiesz, a nie, a nie kupię go z Alibaby. Co miesiąc inny, żeby mieć. Miałem taką nadzieję, aby może to znowu wychodzi moja naiwność, taka ślepa naiwność i wiara w ludzkość. Miałem nadzieję, że to wszystko po prostu zwolni, właśnie ta konsumpcja tego wszystkiego i to takie parcie troszeczkę zwolni, ale się okazało, że no niestety nie kapitalizm wygrał, i z tego co się orientuję, teraz jesteśmy Polska w sensie, jest sądzona przez jedną z firm farmaceutycznych. Tak. Która produkowała lekarstwo na, na rzeczone przypadłości. No i właśnie. I na koniec dnia chodzi o pieniądze. No tak. No jakby Polacy tutaj dostrzegli pewien, e, pewien problem. E, komunikowali się z Langiem przez ten cały czas, no i, i powiedzieli nie. A. No i myślę, że dobrze. Bo o co tam chodzi dokładnie w tej, w tej całej sytuacji, że jakby nie została odpowiednia ilość szczepionek kupiona, czy coś takiego? Mm, yy, nie została zagospodarowana. Nie, a trzeba za to zapłacić. I co z tym zrobić? Czy ludzi, czy może krowy teraz? <noise> no nie, jakby tych pomysłów, myślę, jest bardzo dużo. Natomiast no to, jest, to jest jeden z tematów. Ja się bardzo cieszę, no bo rzeczywiście powychodziło bardzo dużo przy okazji tego. I tam, powiązań, z, jakby jeżeli chodzi o to, kto to forsował i kogo. Nie chcę, nie chcę mówić nazwiskami, nie? Natomiast chodzi o to, że tam rzeczywiście. Osoba, która najbardziej to forsowała w Unii Europejskiej, no to jej mąż jest tą firmą powiązany na przykład. Okej. Okay. No. Czy to jest taki w ogóle jawny, jak to się mówi, kolokwialnym językiem wał? Wow. Jawny dla tych, którzy chcą, to zobaczyć myślę. Którzy skierują tam swoją uwagę i powiedzą, mmm, to ch chyba to nie tak, nie? Ale wiesz co, ale muszę ci też przyznać, że ja pamiętam jaki strach ja odczuwałem, podejmuję na przykład, nie, nie, nie poddałem się temu zabiegowi. <śla> jaka, to jest, jaka to jest w ogóle abstrakcja, żeby mówić kodem, po to, żeby nam nie zbanowali tej rozmowy po prostu zwyczajnie. Tak, jakby, tak a jednak żeby ona dotarła do może troszeczkę szerszej, większej ilości ludzi, bo mam nadzieję, że moi słuchacze to nie są ludzie, którzy konkretnie się interesują jakby tego typu tepantami. i właśnie dlatego dla was to rozmowę przygotowałem, bo, bo myślę, że to jest istotne, żeby zastanawiać się nad takimi rzeczami i, i żeby zastanawiać się nad tym, co my możemy z tym zrobić. Bo no właśnie, co my możemy z tym zrobić? Zdaję sobie sprawę na pewno z tego, że jestem niełatwym gościem. No bo rzeczywiście trzeba tutaj dostosowywać te komunikaty, żeby ten film nie został zdjęty. Ja myślę, że bo te, wspomniałeś też o tym, że, że ten czteroletni czas, no że jakby ty liczyłeś na to trochę, że coś się zmieni. Ja trochę tego dostrzegam. W sensie w ramach swojej rzeczywistości i, i tych ludzi, których obserwuję, którymi się otaczam, no to, to ja, ja dostrzegam w nich to, że oni się bardziej zwrócili w stronę zdrowia, w stronę natury. No i teraz, co my możemy zrobić? Postawić na siebie, postawić na naturę, postawić być może ja tak to, ja tak to robię, nie? że stawiam na żywność z pewnego źródła. W sensie... A co to znaczy żywność z pewnego źródła też? Żebyśmy to troszkę sprecyzowali, tak, mhm. żeby to, o czym rozmawiamy, żeby to nie było tylko. Taki jest mój cel w ogóle dla słuchaczy, żeby to, o czym rozmawiamy, żeby to nie było tylko takim, wiesz, pustą, teoretyczną tak. tutaj dyskusją. Natomiast, żeby można było rzeczywiście wprawić w życie jakieś rzeczy albo mechanizmy zastosować, czy zacząć znajdować u siebie. W życiu. No, najpewniejsza żywność to jest taka, którą oczywiście sami sobie wyhodujemy, natomiast wiadomo, że, że to może być trudne mhm. dzisiaj do osiągnięcia, jeżeli nie mamy kawałka ziemi. Natomiast no, myślę, że warto się zaprzyjaźnić z lokalnymi rolnikami, żeby pozyskać jakieś jaja, czy właśnie mięso, warzywa. Ja na przykład w momencie, kiedy mam stanąć przed wyborem, czy zjeść warzywa, z, które pochodzą z, z jakiejś takiej masowej, powiedzmy, z masowej produkcji, gdzieś tam są w markecie czy coś i ten kraj pochodzenia jest jakiś z kosmosu, no to, no to ja na przykład nie zjem. Nie? Że ja jak mam zjeść marchewkę, no to zjem taką, którą mam po prostu od rolnika. Sezonowo w ogóle zacząłem bardzo mocno patrzeć, czyli kiedy Mam ten okres jesienno-zimowy, no to dlaczego ja mam jeść. Banany. Na przykład, nie? I teraz fajnie, że mamy do tego wszystkiego dostęp, tylko jakby z punktu widzenia też nas, jako organizmów, no to jedzenie jest pewnym sygnałem dla ciała. No nie? Jakby trochę mówi o, o tym, gdzie jesteśmy. I teraz pytanie, czy banan w okresie jesienno-zimowym, no to czy to jest... Wiadomo, że nie, nie, da się, nie można też zwariować w tym wszystkim. Natomiast jakby zmierzam ku temu, żeby może przejrzeć się sobie właśnie trochę tym cyklom, co warto jeść w, w tym czasie. No problem, problem, z jaki dostrzegam w, w kontekście żywności, nawet tej ekologicznej teraz, no bo czasami bywam też w, w sklepach ekologicznych, jakby e, czuję, że ta żywność czasami jest, że jest inna niż, niż taka marketowa. Natomiast problem jest taki, że nawet te firmy, które tam teraz są, w tych marketach ekologicznych, no pozyskały żywność teraz e, z chociażby z Ukrainy, gdzie, gdzie pryskają tym randapem i tak dalej i głośno teraz jest o tym. Nie jest to temat, którym ja się jakoś specjalnie zajmuję, no bo, e, no bo po prostu jakby nie kieruję tam swojej uwagi. Natomiast no niestety <ścoughs> sprawdziłem to rzeczywiście i tam pojawił się, e, pojawiła się jedna firma, która, która taką żywność pozyskała z, z tych wątpliwych zbiorów. Mhm. I oznaczyła ją jako certyfikowaną ekologiczną, więc to jest takie, nie jest to łatwe dzisiaj, żeby znaleźć rzeczywiście dobrą żywność. Wiesz, co ja mam? Akurat tutaj też bardzo wypracowaną opinię na temat ekologicznej żywności. Mhm. I rzeczywiście w 90, pewnie 9 jest ona lepszej jakości. No, niż taka marketowa z byle kąt, nazwijmy to, że jeżeli mówimy na przykład o warzywach, mhm. ale jednocześnie te certyfikaty ja to mówię z punktu widzenia producenta, bo mhm. ta yerba, którą Ci oferowałem, to jest mój produkt, ja to robię. Super. Więc ja totalnie tam, jakby wiesz, no, naj, naj, właśnie mówiliśmy o tym cukrze i jak projektowaliśmy to z moim wspólnikiem, to. Ja cisnąłem bardzo mocno, żeby to było bez cukru, czy w ogóle bez cukru to mm -hmm. było totalnie, a jak już niech to będzie Ksyliton na przykład, nie? Um, natomiast no to po prostu się nie uda. Mm -hmm. Niestety. Fizycznie się to nie uda. Byśmy musieli mieć mm, ogromne nakłady pieniędzy, żeby nauczyć ludzi w ogóle spożywać coś takiego. Mm -hmm. Ta, niestety. To jest rzeczywistość. I to, są, I to jest właśnie gdzieś ten kompromis, który czasami trzeba zrobić pomiędzy wiesz, tym, tym um, dobrą misją, nazwijmy to, swoją taką prywatną, a jednak tym, żeby to spinało się jako biznes. I to nie chodzi o to, że to jest za drogie, tylko chodzi o to, że ludzie by tego nie kupowali zwyczajnie. Mm -hmm. Bo jak weźmiesz konkurencyjną yerbę, y, która jest z ekstraktów, z dodaną kofeiną, y, z mnóstwo cukru, y, z aromatem bananowym y, czy czymś tam, a weźmiesz tą naszą, gdzie tam masz, to jest napar z zielonej yerby, a nie palonej, bo ta znowuż może być karcinogena. Tutaj jest ten sok jabłkowy jako słodziwo. Nie ma go też wcale dużo, ale jest. I tyle tak naprawdę. No to wiesz, to ciężko jest porównywać jedno z drugim. To jest tak najbardziej jakościowy produkt, jak się da. Natomiast też istnieją właśnie te. I teraz wróćmy do tego, do tej, do tej takiej rekonstruowanej jerby która jest z ekstraktu, z aromat jerby jest dodany właśnie kofeina, żeby jeszcze było kop większy. I teraz ona może mieć certyfikat, certyfikat ekologiczny bez żadnego problemu. Dlatego, że wystarczy, żeby po prostu ten łańcuch był ekologiczny, miał certyfikat ekologiczny. A to, że to jest turbo przetworzone i niczym nie przypomina oryginalnego produktu to nie ma znaczenia. A tak naprawdę to jest równie ważne jak to czy jest ten certyfikat czy nie. Dlatego też z tym certyfikatem ja podchodzę zawsze bardzo ostrożnie mm. do tego i z bardzo dużą dozą takiej wiesz nieufności temu, bo jednak wiem, że to niekoniecznie musi znaczyć, że to jest zrobione perfekcyjnie, albo nawet nie perfekcyjnie, bo to właśnie może chodzi o to, że to nie jest perfekcyjne. Mm -hmm. Właśnie Właśnie o to chodzi, żeby to czasami troszeczkę ten smak się zmienił. No, ja rozumiem, że w nakładach Coca-Coli czy, czy kogoś takiego y, ogromno nakładowego, jakby to są monstrualne ilości, to tam ta powtarzalność musi być po prostu przez taką ilość. Ale mowa, może właśnie chodzi o to, żeby tego nie robić. Dlatego, jeżeli chodzi o ten certyfikat y, y, bio i tych sklepów, mam wrażenie, że to też się przerodziło w taki trend. Zachodniego świata po prostu i, i, i uprzywilejowanych ludzi, którzy, których stać w ogóle na to. No. Czyli jak zapłacić więcej za to samo. Tak. No ja, ja się z Tobą zgadzam w 100%. Dlatego to, to też jest tak, że no to jest właśnie to krytyczne myślenie. Nie? Mhm. Czyli nawet jak jesteśmy w takim sklepie, to warto się temu przyjrzeć. Ja. Ja czasami w Toruniu, bo ja akurat byłem w takim, bywałem w takim sklepie, gdzie często ci producenci byli lokalni, no to ja do nich jechałem bezpośrednio. Ja ich poznawałem, ja jakby patrzyłem, jak to wszystko wygląda, jakby to, to była w, w ramach, w, w takim paradygmacie no, oceniałem tę rzeczywistość, czy czuję to miejsce. Czy ten produkt rzeczywiście, jak ja się po nim czuję? Mm -hmm. Bo myślę, że to jest też kluczowe. Kurczę, tylko tak. że wie, żeby dojść do momentu, kiedy mówisz, "OK, po tym produkcie się czuję źle, po tym się czuję dobrze, to już i tak trzeba bardzo dużo pracy poświęcić nad sobą, żeby w ogóle dojść do takiego momentu, kiedy masz z powrotem do połączenia. I to nie jest kwestia, wiesz, ja, ja tutaj teraz troszeczkę ignorancko o tym mówię, bo, bo przez dobry kawał czasu nie miałem czasu na to, żeby samemu się na tym też skupić, tak? Chociaż wcześniej tak starałem się do tego podchodzić i staram, teraz walczę o to, żeby wrócić do tego też. Natomiast to jest bardzo trudne, to jest, to, jest, to jest naprawdę niesamowicie trudne i są rzeczy takie jak właśnie te podstawowe w ogóle zachowania i Teraz troszeczkę też wchodzimy w mojej głowie na temat zdrowia psychicznego. Bo to wszystko tak naprawdę się odbija na nas. A tym fundamentem jest, są te takie podstawowe rzeczy. Na zasadzie, nie nowy iPad, chociaż uwielbiam ja technologię i fascynuje mnie, mnie to, to, to jednak zmuszenie się czasami, żeby wyjść do tego na to słońce z rana, słońce, wątpliwe co prawda często. Natomiast jednak to jest ciągle jaśniejsze niż to potencjalnie, to często sprawia, sprawia mi to bardzo duży trud też. I muszę do tego zmusić. Tak samo jak zimny prysznic rano, też jest to coś, co ogólnie. Ja już do takiego przeszedłem etapu, że to nie robi większej różnicy, hmm. ale a na przykład moja partnerka Ewelina, ona nie ma szans, w ogóle nie, nie ma takiej możliwości, ona chyba może raz morsowała, czy nigdy nie morsowała nawet. Bo to jest po prostu jakby ból związany z, z tym zimnem, jest dla niej tak ogromny, że to w ogóle nie wchodzi w grę. Mhm. To w, w ogóle nie ma tak. I ja wiem, że tacy ludzie też są. Tylko z drugiej strony, im większy jest ten opór, tym większy jest później benefit. I teraz mówię o tym zdrowiu psychicznym, dlatego że coraz coraz częściej to się gdzieś pojawia w moim kręgu. Kreatywnym, nazwijmy to. Ludzi, znam mnóstwo ludzi kreatywnych i, i myślę, że to są ludzie, którzy mają dużo większą mm, i tu nie chodzi o kategoryzowanie, tylko że to gdzieś wynika z tego, po prostu, że dużo większą wrażliwość pewnego rodzaju, czy są bardziej podatni na coś, nie wiem, to, to już jest kwestia rozkwin jakiejś psychologicznej. Ale myślę, że właśnie ci ludzie i ja mówię o sobie też, właśnie oni powinni bardzo mocno na tym się skupiać, żeby żeby czasami pozwolić sobie na to, żeby, żeby zrobić coś dla siebie. Takiego, że, że wiesz, kreatywni ludzie, nawet jakby chcieli, to, to oni, nie, oni nie kończą pracy. Mm -hmm. To wiesz, to nie jest przybijanie stempli na poczcie, nie? że idziesz do domu i, i ogólnie no, pani z poczty tam nie siedzi i na stole kuchennym nie wali i mm -hmm. sobie dla rozrywki. Nie? A, a ktoś, jak maluje obraz, no, to gdzieś tam cały czas mu to się w głowie mieli. I, okay. i yy, tak sobie myślę, nie wiem, może, może, może słychać tacy wariaci, yy, ale bardzo w to wątpię, którzy się potrafią od tego odciąć totalnie. Myślę, że dużo bardziej personalnie traktujemy to. I dlatego myślę też, że warto jest zastanowić nad tym wszystkim i sobie powiedzieć. Kiedyś miałem taką rozmowę z Krzyszkiem Kujawskim, który nazwał to bardzo fajnie, w taki bardzo prosty sposób, że czasem odpowiedzieć na proste pytania. Czy to sprawia mi przyjemność? Czy to sprawia mi przyjemność? Bo wiesz, mi do tego, że już jesteśmy tak mocno zakręceni w całym tym koło, takim e, kołowrocie tego wszystkiego, że, że nie, nie, nie mamy czasu nawet właśnie zastanowić się, czy to jest rzeczywiście fajne, czy to jest fajne dlatego że tak się robi. Tak. Nie, Bo, bo idziemy do kina, okej, okay, fajne, jest kino jest fajne, bo wszyscy chodzą do kina, ale na przykład ja dorosłem do tego, mając teraz już niedługo 40 lat, że nie przypadam za chodzeniem do kina. Okej. Okay. Nie sprawia ci to przyjemności. Tak, że to jest takie dla mnie, okej. Okay. Hmm? Wolę, jakby nie, no, no po prostu nie. Wolę do teatru. Yy, ja mam podobnie. Po prostu. Ja, I to są takie banalne rzeczy. Teraz mówimy o takich banałach, ale ja yy, troszeczkę próbuję się przenieść w ten świat tego twojego zimna. Mhm. żeśmy mówili o tych wszystkich szurowych rzeczach I ja mówię to z, z dumą na piersi, z dumą na sercu, a nie y, jako coś, co miałoby być periora perioratywne. Mhm. Um, chociaż umówmy się, jakby to też jest bardzo łatwo zatracić się też y, y, w tej koncepcji takiej alternatywnego i krytycznego myślenia, tak? Bądźmy szczerzy. Ale y, chciałem wypytać ci o to zimno. Bo ty masz coś takiego, co się nazywa jak? Zimne rzeczy? Zimne rzeczy. Tak jest. I nie chodzi o zimne nóżki, <laughs> chociaż trochę, tak. Tak, no prowadzę bloga na temat mhm. podnoszenia własnego potencjału. Czyli jak już wyjdziemy z tego świata pędzącego, o którym wspomniałeś z tego świata technologii, z tego świata po prostu konsumowania. I, I pomieszczeń, no to fajnie jest się przenieść do tego świata organicznego, z którego się wywodzimy. No bo tam, tam można znaleźć dużo spokoju i odpowiedzi. Dużo spokoju, który, myślę, dla tego zdrowia psychicznego jest istotny. To nie jest tylko zimno, to też jest ogólnie. U mnie zaczęło się od zimna. U mnie zaczęło się od zimna, ale później to zaczęło wszystko ewoluować czyli. Ja poprzez zimno, myślę, zbliżyłem się do natury, a natura mnie zaprowadziła do, do lepszego samopoczucia. Myślę, że też do ostatecznie do lepszego odżywiania. I w ogóle do tego, gdzie jestem. No bo jeżeli ja ją jakby szanuję i widzę w niej ogromny potencjał, no to. Mm, tak, no to, 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 to jest to. To są, to, są, to są te powody, dlaczego powstał też ten blog. Okazało się w ogóle, że wokół mnie jest też duża społeczność, która też tak czuje i i, i tym i myślę, że, i myślę, że do tego zachęcam w ramach tej działalności. No dobrze, a powiedz mi, co na takim blogu można pisać o zimnie? Bo generalnie to zimno jakie jest, każdy wie. No, na pewno, co zmieniło, co zmieniło w życiu. Na co się przełożyło. A przełożyło się między innymi na, na taką chęć do tego, żeby eks, eksponować się na rzeczy, które są trudne. I ja tak robię. Od kiedy zacząłem działać z zimnem, że eksponuję się. Czyli w momencie, kiedy obawiałem się podcastów. To zacząłem się zgadzać. W momencie, kiedy obawiałem się wystąpień publicznych, a pojawiały się takie propozycje, to bez namysłu się zgadzałem, dlatego że widziałem, że to właśnie ekspozycja i takie odpuszczenie, a i zaufanie mnie, mnie zadaptuje i przygotuje. I to są te wszystkie aspekty, o których ja mówię, no bo wiadomo, benefity zdrowotne są mega istotne. Natomiast zimno jest takim dla mnie pomostem do siebie, do tego, żeby zajrzeć, czyli jakby w głąb. Czyli to jest normalne, że ja mam ten, ten głos, który powiedzmy sabotuje ten pomysł wejścia do wody, ale opiekuję się nim. Wchodzę, pokazuję mu, że, jest, że tu jest dobrze, że, że damy radę, nie? że możemy posiedzieć, i, i to się bardzo mocno przekłada na, na życie po prostu, tak. Takie zwyczajne. Umacnia mhm. mnie tak, uziemia bardzo. Znaczy, ja, ja wiem, że za tym też idzie mnóstwo. Zresztą wspomniany wcześniej, Huberman mhm. jest mocnym proponentem też zimna i tego jako terapii właśnie nie tylko dla psychiki, ale i dla ciała, bo to ma wiele benefitów i też w Stanach Zjednoczonych przynajmniej to się zrobiło ogromnym też takim trendem właśnie biohackingowym, nazwijmy to, gdzie powstały firmy, które tworzą specjalne wanny, które ci, wiesz, sobie stawiasz na balkonie czy w ogródku i ona utrzymuje temperaturę, filtruje wodę i w ogóle super cool. E... No, tak. I... No, super cool. E... Ale e... Yes. chciałem zapytać bardziej o to jeszcze, skąd w ogóle ten pomysł na to zimno? Bo czy to znaczy, że wcześniej, wiesz, całe życie jarałeś szlugi waliłeś maka do żylnie i, i y, skąd, skąd się w ogóle wziął ten koncept z tym zimnem jakby i, i jak wyglądał ten początek, bo ja wiem, że to najtrudniejsze to jest często zacząć właśnie. Wierzę, że to przyszło do mnie nie bez powodu na pewno, no bo rzeczywiście to, to kiedy, wtedy, kiedy się zaczęło, to był dla mnie taki czas ogromnego autosabotażu. To było, ja miałem wtedy 22 lata. To było 6 lat temu. Mm, I to. masz może 28 lat? Mam. 20. w ogóle nie jesteśmy w tym samym wieku. W ogóle. Jakby kompletnie nie jesteśmy w tym samym wieku. Tak to chciałem dygresja malutka. Kurwa tak bardzo nie lubię. Okay. No i, i to był taki y, dla mnie czas rzeczywiście autosabotażu. I myślę, technologia, i taka, taka niechęć do, do funkcjonowania w rzeczywistości, pretensje do wszystkich um, używki. Co znaczy sabotaż w twoim wykonaniu? To, że nie wierzyłem w siebie. To, że założyłem, że nic mi się nie uda, że, um, że praca, w której jestem, rzeczywistość, w której funkcjonuję, to już jest dla mnie, to jest dla mnie max, nie? I i przy... A co robiłeś wtedy, się przy... zajmowałeś? Pracowałem zdalnie. Zajmowałem się. Czy najlepiej? Tak. Już <laughs> byłem przygotowany. Byłem analitykiem mediów. Tak, przez 8 godzin dziennie oglądałem media. Tam też w ogóle myślę, że to, to, była, to, to był taki też z perspektywy czasu jestem wdzięczny za tę pracę, dlatego że ona mi dużo pokazała, jak można jakby jedną konkretną sytuację przedstawiać w sześciu różnych kontekstach. No i to, to to jakby, tak teraz to wszystko zbieram, no to wiem, że te rzeczy nie były bez powodu, tak wierzę. <laughs> no i, i w tym czasie właśnie tej takiej niechęci do siebie, takiego wypalenia w wieku 22 lat. Nieźle, jeżeli... co? 22 lata tak. wypalenia? No to jest to, to jest mm... 22 lata, tak. No i, i to, to jest taki, to jest taki myślę zalążek tego, że ja zacząłem jakby szukać czegoś nagle, po prostu, jakiegoś pomysłu. Pojawił się wtedy właśnie człowiek, który ogłosił, że, że będzie takie wejście, i ja tak po prostu wejście do wody na, tak, bez namysłu. Pojechałem. Pamiętam, że już wtedy oglądałem jakieś takie filmy, inspirowałem się trochę. Mówię, kurczę, że to musi być takie mega trudne. I jak ja to zrobiłem, to to był dla mnie transcendentny moment, no bo się okazało, że, że złapałem ten wgląd w to, że ten głos, który mam w środku, że on nie jest dla mnie przyjacielem. Nie? Że on sabotował mnie na maksa, w drodze, na miejscu itd. i tak dalej. I. I to był taki etap, że ja, z nim, ja, ja to traktowałem jako wyzwanie, że jak wchodziłem, to mówię: A, utarłem ci nosa. A teraz z perspektywy czasu już mam trochę inaczej: czyli traktuję ten głos jako takie narzędzie i, i wierzę, że w momencie, kiedy jest we mnie jakiś strach, no to że, że to jest takie, że, że trzeba się nim zaopiekować po prostu, że nie walczyć, że odpuścić. I teraz daję raczej kiełkować tym dobrym rzeczom. Głowie, czyli takiej wewnętrznemu przekonaniu i wierzę w to, że, że mogę coś zrobić, że, że mogę wystąpić, że mogę pojawić się na podcaście, że, mm -hmm. że mogę robić rzeczy, które po prostu są dla mnie ważne i, i lub trudne. No dobrze, no ale ja chciałbym troszeczkę spłaszczyć, no, te, te, twoje piękne opowiadanie. I. Chciałbym się dowiedzieć, jak to wyglądało, no bo leży sobie Dominik na kanapie, e, e, wali właśnie łychę e, na lodzie e, i trzyma Gibona w drugim ręku i, i mówi, zagryza chipsami no, i ogląda policjantów z Miami e, e, i mówi, kurde, a możemy spróbować do tej wody? No, yy, as... jak to. Wiesz, A. chodzi mi o. Wiesz, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Pytam o to, dlatego, że często mam wrażenie, że to ciemne miejsce, w którym się często znajdujemy, ono nie. Tu mówisz, sabotujemy się, czy, czy właśnie można nazwać ciemnym miejscem, w którym się po prostu jest gdzieś psychicznie w którymś momencie, że to miejsce czasami w takiego typu rozmowach nie dostaje wystarczająco uwagi, żeby ktoś mógł odnaleźć w nim też siebie. W sensie w tej rozmowie, żeby mógł rzeczywiście zobaczyć, że to jest ta, ta, ta sytuacja. Bo jak mówimy o tym pięknie, wiesz, no i teraz te, mój, te moje dobre cechy pozwalam im kiełkować. Nie no, to brzmi zajebiście. Tylko w momencie, kiedy jesteś w dupie czarnej, to jest bardzo trudno powiedzieć sobie, dobra, nie, to teraz ja pozwolę moim dobrym cechom kiełkować. To znaczy, na przestrzeni czasu oczywiście pojawiały się takie momenty, które znowu jakby sprowadzały mnie na dół do ogromnego poczucia wstydu, na przykład, czy, czy gniewu, takich niezbyt wysokowibracyjnych emocji. Mm, ale, ale to jest właśnie to, że już miałem ten wgląd w to, nie? co ja tutaj robię i co mną kieruje w ogóle i czy to jest dobre dla mnie i dla środowiska. Więc się już inaczej podnosiłem. Czyli z tych kilku lat powiedzmy szurania cały czas <śmiennie> <śmiennie> po mnie no to, to właśnie... Mm, Teraz jest inaczej. To, to nie jest tak, że nie pojawiają się jakieś klęski, można powiedzieć, takie, albo momenty jakiegoś takiego wyłamania, albo momenty, w których no, nie, jest, nie jesteśmy cały czas na górze. Mhm. Tylko właśnie myślę, że warto, warto w takich momentach właśnie mieć ten kontakt ze sobą i zadać sobie pewne pytania. To, to jest to, o czym powiedziałeś. Tylko jak to zrobić? Właśnie jak jesteś tym, wiesz, ten czy pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy sobie mówisz, nie, kurde, spróbuję, spróbuję wejść do wody. To będzie przerąbane. Dla mnie to nie tak, tak kompletnie nie brzmi dzisiaj, ale potrafię sobie wyobrazić, że dla kogoś to skok ze spadochronem czy bungee jest rów równoznaczne z wejściem do zimnej wody, do zimnego jeziora, nie? Wiesz, co. To y to był, ja byłem w ogromnym momencie bezradności na pewno. To był dla mnie taki czas, kiedy ja miałem nasilenie objawów choroby autoimmunologicznej. Miałem AZS. Cała moja twarz po prostu była czerwona, i to trwało miesiącami. Takie podkrążone oczy, szyja cała. Po prostu zwracałem uwagę ludzi na mhm. pewno. I to był też taki dla mnie czas. Pamiętam, że byłem szantażowany też <laughs> przez rosyjskich hakerów. Tak, dostałem, tak naprawdę? Po... Tak, serio. To był dla mnie taki czas. Ja wtedy trochę tam inwestowałem w krypto. Zhakowali mi wszystkie media społecznościowe z maila konto na giełdzie, konto w banku. Wysłali do mnie maila z moim zdjęciem z wanny, że w momencie, kiedy nie przelaję środków, to będą publikowali moje prywatne zdjęcia, skąd moich znajomych. Napisali skąd ta kuzynki, więc założyłem, że mogą mówić na serio. Yy, I po Poczekaj, poczekaj, poczekaj. W ogóle. Yy... I to był tak... <noise> mówię serio. Ja, ja, ja wiem, że ty nie kłamiesz mi. To, to, Natomiast cała ta rozmowa w ogóle nabrała yy, zupełnie inny obrót. Ja słucham, o, słucham. Się słucham. O, to był czas ogromnego stresu dla mnie. Ja po prostu nie wiedziałem już, co ze sobą zrobić. I... Ale czekaj, z tym hakowaniem, co się stało? Nic, Opowiedz. zignorowałem to, nie przelałem tam. Dostałem maila po prostu z informacją, co mam zrobić. Czyli w jakiej walucie przelać środki, żeby nie było problemów. No i ja po prostu usunąłem się z mediów społecznościowych. Nie? A Te... co z krypto? <laughs> straciły na wartości. No nie, no okej, okay, dobrze, straciły no, na wartości. No, ale po prostu jakby, to się, ale to... jakby rzeczywiście ci to zajęli? Konto bankowe? Nie, no tam było uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Oni po prostu mieli próby logowania. Mhm. Nie? Więc to jest to, że oni próbowali wejść, mhm. natomiast nie złamali tego. Myślę, że media społecznościowe Jestem od tamtej pory nauczony, żeby Nie wszystko wysyłać no. <grafię> Poprzez komunikatory Dlatego, że no tam nawet były skany Dowodu osobistego I one mogłyby być do czegoś wykorzystane I Więc to jest takie To był dla mnie ogromny czas A skąd taki... mieli zdjęcie w wannie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No to... Podrywałaś jakieś małolaty na bar. No, natomiast to, to był taki czas, że ja z, tym, z tą chorobą już po kilku miesiącach tego takiego jakby integro, integrowania, jakby życia w tym stresie, że coś może się wydarzyć, zacząłem właśnie wracać na social media, coś tam sobie oglądać. No i pojawił się taki pomysł i ja właśnie w tym czasie dużo takimi rzeczami się interesowałem, no bo przeszkadzało mi to, jak, jak się czuję, jak wyglądam. No i to zimno po prostu przyszło tak nagle. To, to nie było tak, że ja byłem do tego jakoś mega przygotowany. Oczywiście oglądałem ludzi, Wima Hofa na przykład, mm -hmm. i to było takie mega inspirujące, że oni tam na tą śnieżkę wchodzili. Mówię, kurde, no jakby fajne, by to było przeżycie. No, jeżeli ktoś jest niezaznajomiony z Wim Hofem, to oni wchodzili na śnieżkę w krótkich spodniach bez koszulek. Szedłem już siedem razy. Tak? Jak? Świetnie. Jak wrażenia? Każde wejście jest z intencją pewną i, i to jest myślę ważne. Natomiast no, da się to zrobić, da mhm. się to zrobić. Teraz byłem akurat na takim fajnym wyjeździe, gdzie e, przez sześć dni mieliśmy schowane telefony do skrytki, warsztaty takie oddechowe, trzy dni gudówki, e, wchodziliśmy w dietę ketogeniczną i tam pracowaliśmy z zimnej. i też wchodziliśmy właśnie na śnieżkę. Za każdym razem jest inaczej. Każde wejście to są, to są inne warunki, to jest, są też inni ludzie. Natomiast to, co warto podkreślić, no to to, że trzeba to robić z taką pełną świadomością i odpowiedzialnością, i przygotowaniem. To nie jest tak, że sobie człowiek wpada na pomysł, że przyjedzie na śnieżkę, założy buty i wejdzie, no bo tak wygląda mój pierwszy raz. <noise> Jak to się skończyło? No, udało się wejść, ale z perspektywy czasu uważam, że to było bardzo nieodpowiedzialne. Tam, tam trzeba się przygotować. Ja akurat już wtedy morsowałem, więc jakby jeżeli chodzi o taką jakby reakcję ciała na ten bodziec, no to ona była dla mnie ok. Pogoda też wtedy była ok, natomiast ja byłem wtedy pierwsza w życiu w górach. W sensie ja okay. wcześniej nie pojawiałem się w ogóle w górach. Dopiero jak wjechałem do Karpacza i zobaczyłem śnieżkę, to zacząłem <laughs> czuć stres, <laughs> bo pomysł był fajny. Jak, jak się wyjeżdżało z Kujaw, to jedziemy. Natomiast no, nie miałem raczków na przykład. To bije się w piersi, że to było po prostu mega e, s, mm. nieodpowiedzialne. I teraz już wchodzę zupełnie z inną świadomością, czyli z Wiadomo, raczki, przygotowane, e, ciepłe ciuchy, bielizna, termo, wszystko to mam poukładane w plecaku tak, żeby mm, dokładać no, ewentualnie. Dokładnie, żeby nie tracić po prostu czasu na to, e, żeby znajdować wszystkie rzeczy w plecaku. No i idę po prostu z intencją i też zostawiam ego. Czyli, jeżeli e, miałem teraz szóst, e, piąte wejście, takie wchodziłem dwa dni pod rząd. I, I piąte wejście wyglądało tak, że no warunki były pierwszy raz nie do przejścia od domu Śląskiego do śnieżki. To jest ostatni odcinek, on jest taki dosyć. No, tam już daje mocno wiatr. To jest jakieś 30 minut w maksie od tego domu i ja pierwszy raz wiedziałem, że nie pójdę dalej. Wow. No, bo takie były zaspy, że szedłem to spokojnie z. Hmm, no ponad godzinę, jeżeli bym doszedł, jeżeli bym nie zamarzł, no bo warunki były wtedy... Ale sam szedłeś? Nie, szedłem wtedy ze społecznością. Miałem oczywiście takie wejścia też samemu, natomiast one były rzeczywiście w takim oknie pogodowym, że wiedziałem, że, że mogę to zrobić. No dobrze, czyli co, powiedziałeś w pewnym momencie, słuchajcie, wracam? Nie, no wtedy podjęliśmy wspólną decyzję, hmm. że zostajemy. Spojrzeliśmy się na siebie i wiedzieliśmy, że, że to nie ten dzień. Wszyscy po prostu. Okay. Mieliśmy próbę jakby podejścia trochę tam bliżej. No i w pewnym momencie po prostu te spojrzenia wiedziały, że... Ale idziecie bez koszulek? Tak, w shortach samych. Mm -hmm. Rękawiczki jeszcze mamy i, i, i czapkę, puty. Kurde, to brzmi jak coś, co bym chciał zrobić. Totalnie. Robimy. Okej. Okay. Nie wiem, czy w tym roku. W sensie w tym roku, ale nie wiem, czy w tym sezonie. Okej. Okay. No, myślę, że tak. Myślę, że gdzieś tam. Ale... Grudzień na przykład. No, no. No to umawiamy się na podcaście. Super. Robimy to. Ja w to wchodzę. Ja, ja, ja już mam na myśli nawet kolejnego mojego takiego przyjaciela, który chętnie, y, przypuszczam, żeby się na to rzucił. Jest ultramarazonczykiem, więc jest szansa, jest przygotowany mentalnie bardziej na coś takiego. No to super. Ale no, ekstra. Bardzo chętnie. Fajnie, bo wtedy chociaż jest, y, wiesz, czas, żeby się na to przygotować jakoś. I, I zmierzyć się z tym. A ty organizujesz tego typu właśnie wyjścia, nazwijmy to, czy Jesz jeszcze? Ja, 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 Bo coś sobie myślę, ktoś słucha tej rozmowy i mówi: kurde, no, to brzmi nieźle. I Zacznie sobie googlować, jak tu wejść na śnieżkę tylko w Majtkach. <grym> No Były takie rzeczywiście sytuacje, że tacy ludzie się później gdzieś tam pojawiali w domu śląskim w nieodpowiednim sprzęcie i, i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście przede wszystkim, jeżeli chcemy zacząć, no to trzeba, warto podłączyć się pod jakąś grupę. Ja do tej pory bardzo, bardzo doceniałem takie wejścia charytatywne organizowane przez Macieja Szyszkę w grudniu, czyli. Tam jest wtedy potęga. 100-150 osób idzie wow. w intencji z wpłatą na jakąś akcję charytatywną. No i, no i idziemy razem w tym polu. Po prostu wiemy, co nam jakby przyświeca tutaj i, i co robi. pielgrzymka trochę, co? <laughs> no, można tak powiedzieć. Nie? W sensie ja o tym myślę, wiesz, co, troszeczkę od jakiegoś czasu. Ja nie jestem religijną osobą, natomiast od jakiegoś czasu taki znowu nowo nabyty przyjaciel powiedziałbym, bo od kilku lat się znamy tylko, a, ale dosyć się zżyliśmy. Natomiast on mnie troszkę otworzył na duchowość, można powiedzieć, która nie jest koniecznie wcale określona i zdefiniowana w religię. Mm -hmm. mm, no i w Boga nadal nie wierzę, natomiast yy, yy, może to być. jakby inaczej, troszeczkę wyluzowałem się jakby z tej takiej kompletnej opozycji przeciwko religii i w ogóle, że nie do no nie, to w ogóle co ty wiesz w Boga. <laughs> co ty. Co ty? Chami niewyedukowany. I, I po prostu teraz troszeczkę to jakby zluzowałem i sobie powiedziałem, okej, okay, może tak jest, a może nie. Jakby trochę, trochę jest tego więcej takiego luzu w tym. I jak wspomniałem teraz o tej pielgrzymce, to bardziej y, chodzi mi właśnie o takie zastosowanie czegoś, co znamy i kojarzymy, jak właśnie wiesz, pielgrzymka na jasną górę, czy jak są te pielgrzymki tam w Portugalii, przez całą Hiszpanię, Portugalię i tak dalej. Jest to pewnego rodzaju jakieś takie właśnie narzędzie, mhm. które pozwala nam ze sobą troszkę właśnie spędzić czasu. Wspólne odczuwanie. O, wspólne odczuwanie, patrz jakie to jest ładnie poetyckie. Jakbyś miał teraz koloratkę, to zupełnie inaczej by to zabrzmiało. No, ale, ale, ale tak, no jakby ta, ta moc wspólnego odczuwania i intencji jest, jest niesamowicie istotna. To tak się też wiąże trochę z tymi, z tymi tematami, o których rozmawialiśmy na początku, że, że to my kreujemy tę rzeczywistość. Ostatecznie. I tam, gdzie będzie nasza uwaga, tam taka ona będzie. I. Ona może być troszeczkę skradana do pewnych postaw, do pewnych wibracji. Może być trochę taka budowana w strachu i poczuciu wstydu, i, i wtedy my będziemy podążali za tą kreacją. Ale jest jeszcze przecież ta druga strona nie? właśnie intencja, dobro, to, to, to mi, ta miłość, wdzięczność za życie i, i, i i to jest to. I ja, właśnie jeżdżąc w takie miejsca, poznaję ludzi, którzy tak samo czują rzeczywistość. I, I tam robimy fajne rzeczy. Tak czuję, że to one są dobre, po prostu. Ale czy to jest takie coś, że wie, że tam mm, przyjadę i się okaże, że. Teraz muszę olejkiem z drzewa sandałowego posmarować komuś łokieć, żeby... <śmiennie> nie <C> sądzę. <śmiennie> Wiesz co, zastanawiam się nad tym chodzeniem w zimnie i w ogóle... Dlatego też pytałem o to, czy organizujesz taką grupę, bo potrafię sobie wyobrazić, że to wymaga sporo przygotowania po prostu. Tak. Wiem, że w tej chwili nie byłem na to gotowy, chociaż biorę prysznice zimne rzeczywiście i czasami bolo, jak sam skór wysył po prostu. Dzisiaj na przykład musiałem się totalnie przekonać do tego, w sensie jakby zmusić do tego, żeby, żeby ten prysznic był zimny, a nie normalnie ciepły. I potrafię sobie wyobrazić, że, że to jednak wymaga sporo przygotowania. Co trzeba zrobić, żeby, żeby wejść sobie w majtkach lub bez na śnieżkę? No przede wszystkim trzeba mieć na to plan. Czyli. Mm... Jeżeli już, jakby nasze przygotowania wyglądają tak, że jeżeli my jesteśmy na miejscu, to świadomie na podstawie tego, jak kształtuje się pogoda, decydujemy o tym, w jakich godzinach wejść i czy w ogóle wejść. Jako grupa, nie jako osoby, które sobie przyjeżdżają i chcą sobie wejść w samotności, bo. Samotność może w, przy takim wejściu może wiązać się z tym, że będziemy błędnie interpretowali rzeczywistość i, na przykład, wejdziemy w stan hipotermii i nie będziemy go świadomi do końca. Będziemy uważali, że nam jest ciepło, no bo tym się objawia stan hipotermii, że w pewnym momencie przestajemy czuć zimno. Więc e, myślę, że przede wszystkim e, społeczność. Ale ja nie, nie miałem świadomości tego, że w ogóle ta tak hipotermia się objawia. Tak. Mm, tak, dokładnie jest. To, i, to przecież... No, dobrze, no ale jak to jak to. Mm... Mówi się, że to jest najprzyjemniejsza śmierć naprawdę? Tak, poprzez hipotermię. Dlatego, że zaczynać się robić nie no to w ogóle nie się W ogólnie spoko. Tak. <laughs> <jest całkiem> fajnie. <laughs> tak. No, więc to jakby to są, to są tego typu kwestie, czyli na pewno mm, po pierwsze, ludzie, społeczność, ludzie, którzy już to zrobili. Mm, nie grupa śmiałków, która wchodzi pierwszy raz. Bo było taki trochę, co ich helikopter tymował, nie? No było, tylko że oni najczęściej, najczęściej to były przypadki osób, które wybierały się w samotności bez odpowiedniego sprzętu, no bo to było widać bardzo często też po zdjęciach, no i wybierali sobie mocarną pogodę. I teraz pojawia się pytanie, na ile to było świadome podejście, a na ile właśnie nieodpowiedzialność, bo znajdują się oczywiście w ramach tego przeżywania zimna w sposób ekstremalny osoby, które rzucają sobie wyzwania ponad ich możliwości. I w momencie, kiedy rzeczywiście no, mamy warunki, w których ciężko jest w ogóle się poruszać i ciężko się poruszać w ciuchach, a decydujemy się iść w shortach, no to to nie ten dytor, To nie jest, to nie jest dobre. Nie? W sensie możemy sobie zrobić po prostu krzywdę. krzywdę. Więc tutaj Tutaj najistotniejsza jest społeczność wokół tego, no i doszacowanie po prostu tego momentu, w którym wejść okna pogodowego. Czyli ten mamy tyle i tyle czasu, ok, będzie się na przykład świecić słońce, wiatr będzie mniejszy, możemy iść. Jeżeli ten wiatr sięga nie wiadomo jakiej prędkości, no to. No dobrze, jak jesteś w połowie drogi. I no, bo pogoda w górach może się zmienić Oczywiście. momentalnie jesteś w połowie drogi. To co, rozbija się namioty? Masz plan. E, w, cały twój plan jest w plecaku. Mhm. Albo zmierzasz do schroniska najbliższego, w którym e, no jakby m, dochodzisz do siebie. E, właśnie śnieżka jest o tyle fajną górą, że tam po drodze jest ten dom śląski. No i realnie to są dwie godziny powiedzmy. Nie, Łącznie? Drogi. Na wejście? No. Ale z, y, i pomie, w, tam powiedzmy po godzinie czy w którymś momencie jest ten Dom Śląski, tak? Bo ja właśnie nie no, tak godzina 30, gdzieś bym powiedział tym czarnym szlakiem od dołu. Więc y, y, no zawsze można się ubrać, mhm. prawda? Czyli jeżeli mamy to wszystko przygotowane, poza tym ważna jest ta właśnie druga osoba obok nas, która też będzie y, y, druga, trzecia, która będzie jakby wszyscy, dobrze by było, żeby się tutaj dopełniali jakoś i, i zwracali na siebie uwagę. Natomiast no ja w ramach tych akcji, na których byłem wszystkich zorganizowanych, gdzie przyjeżdżało po 100-150 osób, mhm. nie doświadczyłem takiej sytuacji, żeby komuś coś się stało. Nie doświadczyłem. Takich sytuacji nie było, dlatego że tutaj była ta, ta świadomość i i bardzo duża zorganizowana grupa i ludzie po prostu którzy to robili więc jeżeli w ogóle zaczynać no to najlepiej przy takiej akcji gdzie są osoby które też są w ciuchach koordynują um, akcje. więc to są tego typu rzeczy w ogóle dobrze jest na takie wejście też mieć kogoś kto jest ubrany kto też patrzy świeżo na tą sytuację w ciepłej kurtce, więc no to takie BHP wejścia jest bardzo istotne i tak jak wspomniałem, wszystkie te akcje ratunkowe one w większości odnosiły się do pojedynczych osób no i tutaj a za, Przepraszam, a zdarzyło ci się, że byłeś na którymś z takich wejść i, i tam nie wiem, jedna osoba powiedziała, słuchajcie, nie, ja zostaję bo to troszkę się odnosi do tego też ego, o którym mówiliśmy, nie? Znaczy, ty wspomniałeś o tym, że, że trzeba zostawić to ego. A wydaje mi się, że to też warto jest podkreślić, że, że albo zwrócić na to uwagę ponownie, chciałem. Tak, to jest kluczowe. Oczywiście, że takie osoby się. Nie ma co zgrywać kozaka po prostu. Nie ma. Idziemy w zespole, jakby dbamy o siebie. Teraz, jak byliśmy na kampie, to akurat podjęliśmy wszyscy decyzję, że albo wchodzimy wszyscy, albo nie wchodzimy, i zatrzymaliśmy się na Domu Śląskim. I to było super, no bo mamy zespół, którym idziemy i nie ma czegoś takiego, że się rozjeżdżamy, bo ja mam taką potrzebę i ja chcę wejść. Nie, A dużo was było? 20 osób. Okej, okay, no to już jest taka, już taka... pokłócić się można. <laughs> Ale mieliśmy, mieliśmy tutaj fajny plan, ustaliliśmy wszystko przed, jak będzie ten przebieg wyglądał, kto prowadzi. W momencie, kiedy doszliśmy do domu Śląskiego, no to się cofaliśmy do osób, które szły z tyłu, zaopiekowaliśmy się nimi i razem e, wtedy do tego domu Śląskiego dotarliśmy. Więc właśnie to, to, to bycie w grupie i to ustalenie pewnego, pewnych ram, pewne, pewnego planu jest tutaj bardzo kluczowe. To też jest jakiś taki element, który się troszeczkę zatraca, i znowu zahaczamy o zupełnie nieintencyjnie, o zdrowie psychiczne. Yy, yy, mianowicie właśnie ta wioska, ta własna wioska czy ta społeczność, bo wiesz, stworzenie takiej sytuacji, kiedy yy, idziesz jakąś grupą ludzi potencjalnie nieznajomych yy, w jakimś tam stopniu, przypuszczam, że to może znać jedną, dwie osoby, tak, ale nie wszystkich. Wymaga dużego kompromisu społecznego. Nie? Mhm. I wiele rzeczy zostaje w ogóle. Poza tobą. Jakby, czy jesteś prawnikiem, czy jesteś szurem. No tak. To, to, to jakby zostaje to w ogóle totalnie. Poza, poza tą, to, tą sytuacją. I musisz się społecznie. Przystosować albo, albo no zmusić się czasami, przypuszczam, do, do tego, żeby jednak funkcjonować w tej nowej grupie. A dzisiaj yy, nieczęsto mamy takie sytuacje. Yy, umówmy się, mieszkając w blokach, yy, nie znamy sąsiadów często albo nie rozmawiamy z nimi. Więc tego typu sytuacja jest też takim fajnym troszkę powrotem do tych trochę korzeni z, z tego punktu widzenia, nie? Pięknie to ująłeś. Powrót A, do korzeni. Jastka poeta. <laughs> bardzo, bardzo, bardzo lubię to określenie. No, tak sądzę. Też poruszasz bardzo fajną kwestię. Warto poznać tego sąsiada. Nie? Jakby co? Kim jest? W jakiej roli występuje? Nie, tam rzeczywiście te role odchodzą gdzieś na bok. Natomiast. Zgadzam się z Tobą, że to jest powrót do korzeni, do, do bycia, bycia człowiekiem pośród innych ludzi. Jest takie stwierdzenie, to jest, teraz nie pamiętam z czego, z jakiejś książki, chyba że z filmu. Projekt, ja kilka razy już wspominałem o tym w jakichś rozmowach, natomiast w Irlandii, jak mieszkałem, to taki znajomy aktor zrobił, on był jakby inicjatorem projektu takiego artystycznego, gdzie było trzech, trzech fotografów i trzech aktorów i każdy z każdym miał stworzyć trzy postacie. Mhm. Um, czyli łącznie miało być dziewięć, no, tak? Każdy miał zrobić dziewięć y, oddzielnych postaci, powiedzmy. No i... Czyli łącznie było ile? siedem. I y, y, ten projekt się nazywał i, i uważam, że to jest bardzo ładne takie Poetyckie określenie niestety nie przetłumaczone na język polski i trafnie w żaden sposób. Natomiast Lonesome together. Mm -hmm. Czyli taka samotność razem. I mam wrażenie, że tak wygląda nasz świat dzisiaj. Niestety, ja pamiętam to chyba jeszcze, bo jakieś studiowałem schody, gdzie ja miałem taki epizod bardzo krótki. I chyba na jakichś wykładach właśnie było. A propos Nowego Jorku i faktu, że tam jest jakby największe na Manhattanie skupienie ludzi, a jednocześnie fakt, że ktoś wołając na ulicy o pomoc, bo jest atakowany nożem czy cokolwiek się dzieje, ma najmniejsze prawdopodobieństwo, że ktokolwiek się odwróci i w ogóle zareaguje w tej sytuacji. Dużo, dużo większa szansa jest na to, że w Wałbrzychu, w którym na metr kwadratowy jest dużo mniej ludzi. Pomoże ci ktoś w takiej sytuacji, niż w takim machatanie I to też jakby jest takim wiesz sygnałem, że może warto czasami sobie zwolnić. A ja sam mam taką tendencję, i tu mówię totalnie z autopsji, żeby zapędzać się w swojej i pracy, i w ogóle wszystkich rzeczach. I kiedyś miałem też takie załamanie zdrowia, powiedzmy. I to było niesamowite, bo poszedłem do terapeuty pierwszy raz i terapeutka mi mówi, ja wtedy bardzo dużo latałem samolotem i ona mówi, no dobrze, jak wygląda Pana życie, to, to, tam. Ja mówię, tak, spoko, ja dużo latam, ale ja mam sposoby już, bo ja tu robię to tak, to już wiem, że wtedy tu, zmiana czasu tu, to, to wtedy muszę tu zasnąć, tu chwilę dłużej, tu coś. No to wszystko, ona tak na mnie patrzy i wiesz, poważnym głosem takim totalnie, ale pana mózg ma w dupie, co pan, na co pan ma sposób. Mm -hmm. I ja tak w ogóle mnie to obudziłem, jak to? No, no po prostu, no jakby ciało ma swój limit. I tyle. Pan musi zwolnić. I koniec. To jakby to. I to był koniec mojej terapii, aby ta jedna, ta jedna wizyta tak naprawdę, dlatego że, nie dlatego, że się obraziłem na nią, tylko dlatego, że wziąłem to do siebie i e, wziąłem chyba sobie dwa tygodnie wolnego e, i pojechałem z, z moją Eweliną do na jakiś domek w ogóle, gdzie nie było zasięgu i po prostu zresetowałem troszeczkę to i mm, tak to był bardzo długi wywód od, zaczęty od tego, że potrzebujemy jednak tej społeczności i że coraz trudniej to społeczność znaleźć. I mam wrażenie, że pomimo tego, że mamy media społecznościowe, to one bardzo często w ogóle nie są społecznościowe, bo one są maskowe. <grym> Wiesz, co na myśli? Tak. Mhm. Że, że, te, że te media społecznościowe tak naprawdę to są te wszystkie maski gombrowiczowskie, które chcemy pokazać, a ze społecznością one, one tam rzadko kiedy jest trud i, i wsparcie takie rzeczywiste. I trochę dlatego też mam nadzieję, że ten tak, tak analizuję to i też planuję, zresztą już rozmawiałem z Wojtkiem o tym, że planuję też zrobić właśnie jakiś taki, może filmik albo rolka, albo nie wiem, coś, żeby wytłumaczyć troszkę, skąd się bierze w ogóle potrzeba tego podcastu dla mnie. Um. I rozmowy z ludźmi takimi jak ty, którzy pozornie mogliby być posądzeni o to, że tam nie ma kreatywności. Chociaż zaraz o to też cię zapytam, bo mam kilka przemyśleń na temat twoich mediów społecznościowych. I zupełnie nie przypadkiem o nich teraz zacząłem wspominać. Bo ty w tych mediach społecznościowych z jednej strony odcinasz się troszeczkę właśnie od tej takiej narracji typowej i klasycznej. Jest szurem? Uwielbiam <laughs> <laughs> to. Uwielbiam to słowo po prostu, dlatego jakby yy, yy, dla mnie to w ogóle nie jest kontrowersyjne i, i jak słyszę, że ktoś jest szurem, to mówię kurde, musi być dobry, dobry typ. E, chociaż yy, są wariaci, tak? I to też, ale yy, i z jednej strony mówisz, okej, okay, to jest złe, to, 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 ale ja jako osoba wizualna, to sobie patrzę na, na twoje niektóre twory na socjalach i one korzystają z takich technik, no ja wezmę konkretny przykład, żeby to zobrazować. Masz taki filmik, zresztą chyba przypięty u siebie na Instagramie, gdzie mówisz w czasach, kiedy jedzenie nie jest jedzeniem, piękno jest odwrócone, mężczyzna jest kobietą, coś tam jeszcze było, jeszcze pamiętam dokładnie, jak się zaczyna ten filmik, polecam go sprawdzić, bo on wygląda jak zwiastun amerykańskiego filmu akcji. I o to mi chodzi trochę, nie, że... Ty sobie pozwalasz na to, żeby wykorzystać jakiś klucz wizualny czy komunikacyjny, który jest wykorzystywany przez ludzi, którzy... którym się sprzeciwiasz. Mhm. Okay. I to taka trochę hipokryzja. W sensie tak to czujesz. Tak. Okay. Ja nie, na pewno nie, nie, nie buduję czegoś świadomie. W sensie nagrywam tak jak czuję. I teraz. Zdaję sobie sprawę z tego, że te tematy, które poruszam, no daję im uwagę. A, czyli yy, można powiedzieć, że, że daję uwagę czemuś, czemu się sprzeciwiam. To... A czy bardziej chodzi mi o to, że ty korzystasz z mechanizmu, który jest wykorzystywany, jakiś wizualny. Ja rozumiem, hmm. że można, yy, wiesz, ogień wojujesz, od og ognia giniesz, nie? Bo to jest takie populistyczne w pewien sposób. I to nie jest hmm. tak, że ja mówię, że to jest złe. Tylko. Zastanawiam się, na ile to jest świadome. Okej. Okay? No, jak widać, nie jest świadome. <śleskujesz> Okej. Okay. No, wiesz co, ja, ja, dla mnie jakby filozofia, która mi przyświeca, jest bardzo prosta. W momencie, kiedy spotykam się z komunikatem, który w moim odczuciu ma wzbudzać strach i pewien niepokój i ma... Um, no, inklinować pewne, pewne reakcje w człowieku i w ciele, i pewne takie zaniepokojenie, no to ja mając ten komunikat, mam w sobie taką myśl, że chcę go przekształcić w komunikat, który będzie dawał jakieś dobre słowo i nadzieję. I, i z takiego wychodzę z założenia. I wiesz, tych filmików już trochę, trochę było i no to jest, wiesz, ja nie stosuję świadomie żadnych technik, nie? Ja ich, ja ich nawet nie znam. To jest tak, że w momencie, kiedy taki komunikat mam, no to zaczynam się mu przyglądać i e, mając świadomość tego, że on ma ludzi przestraszyć, ja chcę dać im odwagę. I to jest taka myśl, która mi przyświeca. I ja wiem, że czasami to jest takie wręcz dla kogoś niewygodne. No nie? Albo że to może czegoś dotykać. Być może ja jestem jakimś etapem. Nie? jakby To nie jest jakieś. Etape, takie... Etapem czego? Mm, no, dostrzegania nie? tej rzeczywistości. Ja nie wiem, czy. Wiesz, ja, ja sobie daję takie przyzwolenie na to, że ja mogę w pewnych kwestiach się mylić, że, że moja prawda nie jest najmojszą i jestem tego w pełni świadomy. To jest tak, że. Mm, Wiesz, ludzie mnie chyba umacniają, to, że oni mi dają komunikat, że, że im to jakoś pomogło, że ich to wzmacnia, że dzięki temu zaczęli szukać jakichś odpowiedzi dla siebie, albo żyją inaczej, żyją lepiej. Odkła odkładają social media, odkładają telefon, dają sobie przestrzeń na to, żeby zauważyć drugą osobę. To jest to, jest to co robię. No dobrze. Chodzisz po górach nago. Kąpiesz się w beczce i zuchwalasz się tym chwalisz za każdym razem. W beczce w sensie na zewnątrz z lodem. Do tego produkujesz treści, które kwestionują różne rzeczy, które się dzieją wokół nas. I skąd? Jak jak, jak? jak ty to robisz? Że y, to próbuję powiedzieć albo to próbuję zapytać tak naprawdę. to Z czego ty żyjesz? Zawodowo? No. Mm, no, w sumie y, zajmuję się finansami. No, no dobrze, czy oszukujesz ludzi? <laughs> Nie, no gdzie? Jakby wiesz, wszyscy jakoś musimy funkcjonować w tej rzeczywistości i finanse są tym, są tym narzędziem, które stosujemy. A co to znaczy się? zajmujesz się finansami? No e, pracuję jako doradca ubezpieczeniowy. Przygotowuję okay. ludzi na takie życiowe czarne łabędzie. I to też mocno się łączy z tym, z tym o czym mówię w mediach społecznościowych, dlatego że widzę trochę. Widzę trochę od kuchni, co się dzieje z ludzkim zdrowiem. Nie? I to jest taki też bodziec do tego, żeby o pewnych rzeczach mówić na głos. Mm, tak, jakby to jest bardzo ciekawa sprawa. Bo ja na przykład mam w planie właśnie taką serię ze specjalistami różnego rodzaju mm, rozmów, gdzie. Doradca ubezpieczeniowy miał być jedną z, z, z tych właśnie osób, natomiast no, nie będziemy robić z tej rozmowy tego dzisiaj, ale yy, bo myślę, że to jest coś, co jest totalnie pominięte, szczególnie właśnie w branżach kreatywnych, takich freelancerskich. To jest bardzo zaniedbana bardzo bardzo kwestia, która w ogóle zawsze wydaje się być bardzo droga. I, I niekoniecznie potrzebna. No bo wiadomo, są głodujący artyści przecież. A się okazuje, że wcale tak nie jest do końca. Szczególnie, jeżeli to jest zrobione z głową wszystko. I, i tak, no widzisz tutaj, tutaj wszechświat cię ściągną. Ale działasz z jedną konkretną jakąś firmą, czy, czy po prostu jako broker taki wielu różnych. W tym momencie z jedną konkretną, okay. ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że no, ja miałem szersze spojrzenie na rynku. Był taki moment, że, że posiadałem w portfolio większość towarzystw. Mm -hmm. Natomiast no, to jest model biznesowy i trzeba sobie z tego jakby zdawać sprawę, że. W tych modelach biznesowych są różne spojrzenia na zagadnienie ubezpieczeń, i to, co jest ważne w tym temacie, to jest to, jak są zdefiniowane konkretne rzeczy, za które mają być wypłacone środki. No i wykluczenia, których jakby zacząłem, które zacząłem dostrzegać, przestały ze mną rezonować. Czy na przykład to, że spotykam się czasami, z, jak audytuję ludziom polisy, że. Oni się dowiadują, że w momencie, kiedy nie chcieliby iść tą ścieżką taką konwencjonalną w kontekście swojego leczenia, to nie mieliby wypłaconych środków, na przykład. Albo w momencie, kiedy nie posłuchaliby lekarza, no to tam też jest taki zapis: nieposłuchanie lekarza to dla mnie niezrealizowana recepta. I teraz jest dużo takich rozwiązań na rynku, które. Niby zabezpieczają, a ostatecznie nie zabezpieczają w ramach tego, jak to postrzegamy, no bo, no bo to jest biznes. No właśnie, i teraz i, i dlatego być może z tego powodu też ludzie tak trochę ten temat y, odkładają i unikają, bo, y, bo są gdzieś tam sparzeni, a, i tak dalej. I ja to w pełni rozumiem. Dlatego Staram się troszeczkę inną jakość wnosić do swojej pracy. W sensie ja bardzo skrupulatnie podchodzę i mm, na każdym spotkaniu wszystko przedstawiam człowiekowi, jak jest. I uświadamiam, a, um, kiedy te środki będą wypłacone, a kiedy nie. Mówię o tym mhm. wprost. Myślę, że to jest ważne, w, jakby w, w tym kontekście. Ważne jest to dzisiaj, dlatego że to zdrowie mm, mm, ludzi. No, co mam ci powiedzieć? No, mam kolegów, którzy w 2023 roku mieli rekordowe ilości wypłat. Z trzech w roku po 10-11. Choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory. Mhm. Mm no, straszne rzeczy, no. No straszne, straszne, ale właśnie e, pozytywnym aspektem tego wszystkiego jest to, że ci ludzie m, nie zostali na łasce systemu, tylko czy też nie musieli spieniężać swoich, e, swego majątku, tylko mieli środki, którymi mogli zarządzić, zapewnić sobie płynność finansową e, w ramach swojej działalności, mhm. którymi mogli realnie operować i jakby tą jakość. E, funkcjonowania w tym czasie poprawić, no bo to... Znaczy, no, teoretycznie od tego jest ubezpieczenie. Tylko no. mocno to jest teoretyczne. A wiem sam, bo spotkałem się, miałem kilka przygód, może nie akurat ze zdrowiem, ale generalnie po prostu ubezpieczenie, gdzie no tak, nie, nie będę rozwijał specjalnie tego wątku. Dominiku, Dziękuję Ci serdecznie, że się zgodziłeś wpaść. Bardzo fajnie się rozmawiało. Na Śnieżkę jesteśmy umówieni. Mam nadzieję, że nie ucieknę od tej koncepcji albo nie znajdę jakiejś wymówki, bo to jest najczęściej. Natomiast rzeczywiście jest to coś, co bardzo chętnie bym zrobił. No, dziękuję Ci bardzo po prostu. No. Bardzo fajnie się gadało. Mam nadzieję, że słuchacze wyciągnęli z tego jak najwięcej em, e, dla siebie, bo, bo po to te rozmowy tak naprawdę robię. I em, zachęcam do tego, aby sprawdzić treści, które Dominik produkuje, kreuje, tworzy na social mediach. I można cię znaleźć właśnie jako Oko Chorusa. E, ta nazwa jest nieprzypadkowa, zresztą. Wyjaśnisz dlaczego? To znaczy, nie. ona mi towarzyszyła w sumie od założenia Instagrama. Jakby symbol układu limbicznego, najstarszy. Trzecie oko. Jakby to jest tutaj, akurat, taka nazwa. Tak, z taką nazwą założyłem, taka została. Mhm. Wierzę, że gdzieś tam mamy to trzecie oko, tą intuicję, tą perspektywę szerszą. Niż, niż ta, na którą pozwalają nam zmysły. No i tym ma to wspaniałym akcentem. Proponuję, moi drodzy, abyśmy totalnie podważyli tą koncepcję w komentarzach. Do tego zachęcam. <laughs> Słuchajcie, komentujcie. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, albo się zgadzacie. Z Dominikiem albo z tym, o czym rozmawialiśmy, bo myślę, że to z... jesteśmy na tyle dorosłymi ludźmi, że ja bardzo chętnie przyjmę jakąkolwiek krytykę, hmm. konstruktywną czy nie. Tak naprawdę nie robi mi to większej różnicy. Krytyka zawsze jest ok. Ja jestem dorosłym człowiekiem i wiem, kiedy muszę ją zignorować albo rzeczywiście zaangażować się z nią, więc spokojnie możecie jechać. Natomiast, <laughs> natomiast jeżeli są jakieś rzeczy albo przemyślenia, które macie w związku z tym, o czym rozmawialiśmy, to byłoby bardzo miło o tym usłyszeć i myślę, że ja bardzo chętnie podejmę rękawicę, jeżeli jakaś dy dyskusja miałaby się wywiązać. Przypuszczam, że Dominik także. Jak najbardziej. Jestem otwarty. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję. Również, że mogłem wyrazić siebie i, i swoje koncepcje. Do zobaczenia na śnieżce w majtkach. Do zobaczenia. pestka <laughs> siódz.